Dobra, halo, halo, bo to nie ma co czekać. Robię tutorialowe walki, żeby móc w ogóle walczyć w online. Tak, tak, muszę kamerę jeszcze poprawić. Standardowo się coś zrekonfigurowało. Które to tym razem poszło? Czy to jest to? To jest to. Dobra, coś na poziomie 20. Mamy to. Klucz czoło. Już banglamy. Słuchajcie, moi drodzy, szybko wyjaśniając, co się dzieje, dzisiaj turniej jarokowy, Jarok versus, gramy w Mortal Kombat 11 z okazji premiery nowego Combat Packa i z okazji premiery wersji Ultimate, która zbiera wszystkie dotychczasowe DLC-ki. Będziemy grać w gronie, o Jezu, ja teraz nie wiem, czy ja to wyczytam wszystko z pamięci. Na pewno Graba komentuje, na pewno ja walczę, to również jest dziś pewne. Jest Radek, jest Yuhi, jest Kromka, jest Łosiu, jest HS, jest Spiralus z GeekTech Media. I czy ktoś jeszcze? Chyba ktoś jeszcze, tylko nie... A, jest Adrianek na pewno, Slay Proxik. Tak, dokładnie, no Slay też jest. Tylko jeszcze chyba do nas nie dołączył. Także zaraz się wszystko powyjaśnia. Ostatnio było naprawdę mega spoko, więc zakładam, że tym razem też będzie w porzo. Okej, coś taki... Muszę sobie wszystko poprzypominać, przecież ja nie grałem 100 lat. Znaczy, Slay to chyba w ogóle jakoś tak się bardziej interesuje tym Mortalem, mam wrażenie, z tego co pisał nam na grupce. Więc on może po prostu jest zainteresowany ogrywaniem nowego Combat Packa. Który no niestety, kurczę, nam nie działa, słuchajcie, ale to... Ej, jak Raiden ma ten taki swój dziwny cios... Kurde, no... No nie, nie chcę się na... Nie! Nie! Straciłem wszystko, nie? Fatal Blow'a. Dobra. Dźwięk też nie działał? No jak? Przed chwilką działał przecież. Dosłownie przed momentem jeszcze działał. Magduch nie działa? Nie. Lol, dobra. Momencik, już patrzymy. Line in speakers? Nie no, scena jest właściwa. LGX powinien banglać. Może tu coś zmienię. Właściwości... Nie. Okej, okay. O co tu się odwaliło? Dosłownie zniknęła cała jedna ścieżka audio. A teraz? Teraz. Masz podwójny głos. Raz. Faktycznie. To też już wiem, jak to naprawić. Jesus, ale milion rzeczy oczywiście się musi popsuć w trakcie takich przygotowań. Dobra, zróbmy tak. Znowu wróćmy do ekranu z gry. Wejdźmy sobie w routing i line in. Mikrofon nie ma iść. Nie, co? Raz. Raz. Nie. Jeszcze. Raz. Podwójnie. Lol. Nie czaję. Moment, zaraz to ogarniemy. Raz, raz. No chyba, że zrobię coś takiego, jeśli wam to nie będzie przeszkadzać. Jest dobrze? Jest dobrze chyba. Chyba, że w RTX-ie coś się przestawiło. Tu jest teraz tyle możliwości, że coś się może przestawić, że to się w bani nie mieści. Output device to jest... Nie wiem. System chyba, a input? A input to nie chat, tylko broadcast mix chyba. Dobra, i teraz zobaczymy. Raz, tu znowu jest. Raz. Nie, to źle. Niedobrze. Ty no nie czaję, naprawdę. A
A Broadcast Mix z kolei... O, a gdyby zrobić... Nie, też źle. Raz. Kurwa mać. Gunwo! Nie lubię, jak tak się dzieje. Jak tak się paskudnie przestawia. Pokaż mi to. Raz. I teraz jest podrójnie. Teraz mam podrójny. Dobra, raz. Na razie słyszycie tylko głos, ale teraz musimy zrobić coś z tym dźwiękiem pieprzonym. Dobra, jakby to ogarnąć? Line in ma iść również na... Line out? Moment. To jeszcze inaczej. Chat LGX właściwości wyjście raz podwójnie, okej. Raz Raz. Nie słyszycie nic, nie? Ciebie. No, za czym nie słyszycie, dobra. Słyszałeś dźwięki menu? No, tak. Ale teraz jest podwójny dźwięk. To jedyne, co jestem w stanie zrobić, to zostawić coś takiego. Podejrzewam, że dla was to rozwiązuje problem, nie? Bo słyszycie i grę, i mnie. To nie jest idealne rozwiązanie, to jest w ogóle, to jest klejone wszystko taśmą, nie? To jest klejone wszystko taśmą. Bardzo cichutko, ale co, bardzo cichutko grę? To mogę zrobić tak. Ciebie. Wszystko. Wszystko bardzo cichutko. Tak. O kurde. Aha, dobra, wiem. To teraz tak. Mhm, jest okej. A jak teraz ściszę to? To jest ciszej system? Czy równie tak. głośno? Nie, jest ciszej. Dobra, czyli coś takiego powinno być okej. Dobra, powiedzmy, że rozwiązany problem. To wiecie co? To jeszcze na szybko wrócę do chłopaków. A bo dobra, niech on mnie pokona, bo ja nie muszę tego wygrać. A ja wracam do chłopaków i będę słuchał, co tam się dzieje. Dobra, Spiritus, tobie muszę. Tak. Łosiu gra. Spiralus albo Spiralus. Nie, chyba sam Spiralus. To jesteś ty? Spiralus. A nie będziesz się gniewał, jak będę na ciebie mówił Spiritus od czasu do czasu? Nie, stary, wszyscy do mnie mówią ostatnio Spiritus. Jezek, dobrze. Dobra, jest.
A ja cię, Łosiu, mam znajomych. Dobrze. Tak, my się mamy w znajomych. O, panie. Jesteś na jedną z najstarszych osób, które streamują na Janoku, które znam. Spiralus, tak? Poznaliśmy się w pamiętnym barze, kurde. No, Spiralus, a Juhi, tak. A Juhi my się nie mieliśmy w znajomych? Spiralus, tak, ten, z Death Stranding? Tak, tak, to ja. No to nie, nie mieliśmy się znajomych. O dziwo. Ty, bo my to będziemy rozgrywali online, prawda? Tak, tak, tak. Dobra. Ej, powiedz, nie, playback e-mail, Radek, będziemy grać tu. Ej, powiedz, mówisz, nie, po prostu, no, chodzi o to, że po tym patchu mi znowu każe 3 mecze rozegrać, no. Tak, jak wszystko. Ale to szybko jest, szybko to zrobię. No, no, już to robię, już to robię. Czekajcie, bo CTSG ma straszne... Tak, ja mam znowu, kurde, wylew sprzętowy. Powiedzcie mi, czy wysłyszycie teraz grę? Nie. My, ale my nie musimy twojej gry słyszeć. No właśnie, mam nadzieję, że nie słyszycie, a wygląda jakbyście słyszeli. Nie słyszymy. Nie, słyszeliśmy jak szczerze. Ej, może kurwa moją grę, może ja swojej gry nie słyszę, a słyszę twoją, ty, nie wiadomo. Nie, 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 jest wszystko spoko. Jeśli nie słyszeliście, to jest gicik. Playprox, ty masz taką kaczkę? Tak. Co, ty piłeś? Co, ty masz brodę mokrą? Weź, jak ty wyglądasz, dziadzie. Mogę jeszcze tutaj. Dobra, nie czaty, mam znajomych. Naprawione. Działa to. To poczekamy, aż wszyscy w sumie skończycie te meczyki tam rozgrywać. Jeszcze i chłopaki kończą też te mecze testowe. I zaraz będziemy lecieć z tematem. Zażyć, kurde, kawę rozgrzewającą i zaraz takim meczem przyjdę. Ale tam trzeba jakieś. My chyba lecimy na randomowych. Tak, a na pewno nie możemy. W ramach jednego meczu dwa razy zaraz. A gramy best of three. Żeby było, także spokojnie. Słuchajcie, no. Ja przeprowadziłem mały konkurs tutaj, w sensie tak? Widzowie obstawiali, kto z was wygra. I najwięcej głosów, 43%, poszło na Slayproxa. O! Następnie 21% jest na HS-a i na CTSG. I po 7% głosów jest na Łosia i Niedaradka. Niestety Kromka, Juhi i Spiralus nie otrzymali żadnych głosów. Co to kurwa jest? Jest to. Nie na ale spokojnie, tylko 14 osób głosowało, więc jakby... No ja właśnie przegrałem z trzecim botem, więc chyba się trochę nie znają. Mam takie pytanie, jak się gra online? Wchodzisz w walka i jest online. To tak działa, dobra. Chcecie jeszcze zmienić głosy może? Możecie jeszcze zmienić. Dobra, a którym się biło ten? Okej, lista ruchów, ruchy kończące. To ja za chwilkę do was też wrócę jeszcze. Wszyscy się mają w znajomych? Nie, chyba nie wszyscy. Ja Spiralusa na pewno nie mam. W sumie to my się dodamy jakoś. Ale no. Tak, Slayprox może wygrać, bo to taki kuźwa... No Adrianek chyba woda, coś tam grywa więcej, nie? Niż tylko na turniejach. Adrianek? Nie, no po prostu kuźwa się uczy szybko, zjebany. Spiralus, jaki ty masz ID na PSN-ie? Spiralus, po prostu Spiralus dobra. Dużej. No i mam tego Ludka z Death Stranding, tego Kojimowego. Ludena. Dobra, dawajcie trzeci meczek i jazda. Co to dzieci widzą w tych fajniakach z Biedry? No są fajne. Kurde, dobra, jeszcze wysłane. Nazwa, fajniaki. A resztę chyba mam. No Boże, i tutaj mam zbyt wielu znajomych lub oczekujących próśb. Kuźwa. Jaki to je. Dobra, to jeszcze raz. Wchodzimy w walka, tak? Online? Czy lokalna? Nie, online. Nie, Kacper, bo nam kurczę te DLC jestem nie działa. Genialny, mówię do was, a wyciszony. Miało działać, ale nie Bangla niestety z jakiegoś powodu. No właśnie, jak to jest z nazwiskiem Arnolda? Można także gramy tak podstawką średnio, tak naprawdę że, dzisiaj. Czy ban będzie? Ale może to i lepiej, bo i tak nie ogarniamy podstawowych. To? Schwarzenegger? Wysłałem ci Spiralu z Kromka chleba. Ten, no. Zapkę. No co? Nie rozumiem. Normalne nazwisko. Okej. Okay. Ja wiem do czego pijesz, wiesz, omijam ten temat. No to właśnie się pytam. Ignoruję się. To. Drognana, wyjaśnisz mi, czym jest WIF? O.
Słuchajcie, jeszcze się nie zaczęła, już mam pachę spoconą, nie? Dzisiaj się wszystko sypało, łącznie z moim internetem. Teraz oczywiście mikser znowu. Obiecuję, jak gdyby... To jest kara dla mnie, to co się dzieje, Conqueror. To jest kara dla mnie, że ja tego nie ogarnię między streamami, tylko na początku każdego streamu. Obiecuję, że dzisiaj po streamie od razu do tego siadam i robię ten routing tak, żeby to się nigdy nie sypało. Z mojej winy. Na Facebooku. O ty kurde. Jak ktoś się machnie, okej. Co? Ja nie rozumiem tego. Niech ktoś mądrzejszy to zobaczy. No. Co takiego? Aha. Get over here. No dobra, to wiadomo, no. Ja ze Slayproxem pierwszy pojedynek. Czuję ignorowany na tej grupie. To tutaj są też, muszą być chyba zaznaczone... Czekam, aż pokażą grać i tyle. Chyba nie są zaznaczone, będziemy wybierać po prostu. Chyba, że Adaś, jeżeli ty to zaznaczysz, to by było spoko, to by było łatwiej. W każdym razie już widzicie te mecze, prawda? Tak. Wszyscy ogarnęli sobie, Łosiu wrócił. Ja już do was dołączam. Jakie dwa słupki? Już patrzę. No sorry, kolej, no musiałem się skupić na tym, co najważniejsze w tamtym momencie. Z kim ostatnio trzy właściwie? Nie, to nie są trzy. Zraczysz. A wiecie, że nie mam tego w powiadomieniach? Poważnie teraz mówię, nie mam w powiadomieniach słupków. Dobra. Może jak czat gdzie mogę dołączyć? Do was pojedynek, tak? Gdzie to teraz mogę do was dołączyć? Ksaw, już widzę, dziękuję ślicznie i tak, witam po raz 41. Co tam słychać w świecie? Tylko te, które ja będę się wszystko streamował, to wbijamy w moim streamerskim również, ale online. Powoli próbujemy naprawiać. Dobrze, to jak to teraz wygląda? Oszus, 35 raz, dziękuję bardzo. To co walczysz? Uldrena i dźwig. Tak, czy jak? Wiem, już Magdy widzę, co się dzieje, także zaraz po streamie odpalam. W pokoju u siebie? No nie wiem, będziemy chyba losowo musieli to robić. Więc ja nie wiem, tak strzelam, że na pierwszy mecz bym wziął... Nie da Radka i HS-a. To się wydaje fajny ten. Panowie we dwójkę myślę, że będą chcieli tutaj ostro powalczyć i może być to fajne starcie. No będę po prostu starał się dobierać każdą rundę, skoro Adam tego nie wybiera, no to tak. A jeszcze tego pytanie do administracji. A, jeszcze jedno, pokażę. Jak mamy taką tabelę dwóch, gdzieś które się będzie aktualizować. Chyba Daniel i Adam to sprawdzają, więc nie powinno być z tym problemu. No ale na wszelki wypadek gdzieś tam miejcie ten. Dobra, to ja HS-a zapraszam i nie da Radka w takim razie do siebie, a reszta tak, może mają być nagrody. Jeśli dzisiaj wygram, to będę miał dla was kodzik na Mortala 11 Ultimate, także trzymajcie kciuki. Już włączę tylko nagrywanko. Do rozdania na koniec streama, jeśli się okaże, że wygram. Halo, pan Kromka, to już? No bijemy się we dwójkę. Aha, dobra. To czekaj, to już wyłączam demo, który mi tu leci. Obiecuję dzisiaj bez samobuja. Na szczęście się chyba nie da samego siebie uderzyć w Mortalu. Cześć, Jan, hej. Hej, online muszę zrobić chyba? Tak to było? Walka pierwszą i walkę online, jest tak? CTSG gramy. Rankingówka prywatne, tak, pojedynek, dobra. Prywatne pojedynek, mówisz? No, znaczy ja cię zaproszę. Dobra. To mi z PSN-u przyjdzie, nie? No, tylko nie wiem, czy my się mamy w bliskich znajomych, czy w niebliskich. Nie, mam cię, dobra. Dobra. Zaprosiłem. Dobra. Sprawdzę cię, jest sprawdzanie gracza. Przepraszam cię, Kamile, będę cię napierdalał za chwilę. Spoko. Nie krępuj się, nie ograniczaj się. Muszę się pobudzić trochę. Miałeś jakieś przygotowanie? Tak, poznałem trzy ruchy dla dwóch postaci. Ale widzę, masz już drugi poziom. To nie taki świeżak. czy my wybieramy sobie graczy, czy mamy randoma? Wybieramy, tylko nie możemy grać dwoma postaciami z rzędu, w sensie w tym samym meczu. Czyli dobra. Jeżeli teraz kogoś wybierzesz, no to potem już nie możesz, nie? Ja każdym tak samo nie potrafię grać, więc ja bym w sumie wziął randoma najchętniej. Tylko nie wiem, gdzie to się robi, trójkątem? Wybór losowy, o. Może być Cassie. Ja się pochylam trochę do monitora, także masz problemik, Kamil, już trochę. A, czy jest napinka, tak? Jest napinka, oj. Dobrze. Bijatyki to są jedyne gry, które wywołują we mnie negatywne emocje, że się wkurzam, że przegrywam. Ja nie czuję kontroli w ogóle nad zawodnikiem. Póki w to nie włożysz iluś tam godzin, to nie będziesz no to tego prawda. Miał. Dobra.
O, ja już znam dwa kombosy, więc jak gdyby czuję się zagrożony. Ja nie chcesz wiem, poczuć nie na wiem. Twarzy mój impuls energetyczny BLB 118? Jeżeli tak mówisz o tym, o czym myślę, to jak najbardziej chętnie to poczuję. Kurwa, 30-latek. Żarcik. Dobra, dobra, let's go. Good luck. Buja. Co ty masz za robota? Buja. No kuźwa. O, ten się wkręcił, masz to. Buja. No co za... Nie ma takiego bicia, Cassie. A my nie mamy jakichś bonusów przypadkiem włączonych od poziomu postaci? Tak jeszcze głupio zapytam? Nie. Znaczy, ja nie wiem nawet jak się to robi jakby co, więc... I tak bym tego nie... włączał. Ten co... Buja! O, masz blowa... Kurde, wiedziałem, że to wejdzie. Ej, czaty, którym się blokuje? Do tyłu czy jakimś R1? No jeszcze strzel, pewnie. Za mało tego było, nie? No kurde! Ależ mnie wkurzasz. No co tam? Kuźba, no! R2, dobra, już wiem, dziękuję. Na razie dwie rzeczy tylko robię, nie? Słychać... A dobra, to nie ważne. Dobra, buła. Czemu ja zmieniam postawę? Jak to w ogóle... No powiem ci... To, co mi pokazali w menu na loadingu, to wykorzystuję w 100%. Boże, Kamil! Nie mogę, no! Czekaj. Łatwe... A, nie ma. Już padłeś. Trudno. Chciałem nawet podejść do ciebie. Ja nie umiem grać w te gry. Po prostu nie umiem grać w te gry. Mi się wydawało, że ja też nie, ale może się zastanowię. Ach, dobra, czy my mamy od razu grać kolejny? Chyba pierwsza kolejka musi dojść do końca, tak mi się wydaje. Żeby nie było jakiegoś syfu, nie? W terminarzu. Dobra, czyli czekamy na nich, tak? No chyba do poczekali możemy zejść na dół, nie? O właśnie, możemy zapytać, to ho. Channel switched. Halo? Halo, halo? Czy wy wiecie, czy my od razu mamy grać wszystkie trzy mecze? Jakie trzy? No bo to jest best of three, nie? BO2 jest. A, dwa. Dobra, to wracamy. Jak BO2? Best of 2? Tak, może być remis tutaj. A, może być remis, okej, okay, rozumiem, faktycznie. Dobra, tylko wiesz co, bo mi wywaliło połączenie z PSN-em, jeszcze raz muszę przyjąć okay. Twoje zaproszenko, tylko nie wiem, czy tam to stare będzie działało. Masz zaproszenie. Prywatne. No, nie mogę, musisz mi jeszcze raz wysłać. Spoko. Mikrofon muted. Dawaj lepiej sticka do Rogan. To się bardziej przyda. Mikrofon activated. To powiem ci, kurczę, dziwny sobie system przyjęli. Best of 2. A, no wiesz, że tam z remisikiem może być teoretycznie. No czaję. Dostałeś zapkę? Tak, już się łączę. Ale cieszę się, że mamy połączenie normalne. Pamiętam, że jak mieliśmy turniej w tego...
Ty czekaj, czekaj. Co? Ty mówisz, że ja mam drugi level, a sam masz 12. No to więcej no chyba, to nie? No. No to już ładnie. Co za... A, dobra, wybór losowy. Dobła, może być Johnny. Cześć, John. No, skorpionem to chyba się całkiem mocno bije. Nie, to nie jest PlayStation 5 czaty. Się u mnie pytają. Nie. Czas mima, to nie brzmi jak potężny cios, powiem ci szczerze. No to nie jest potężny cios! Nie tak, mordo! O, dobrze, co pięknie. Ty, jak to się robiło? Dobrze! Czemu on zmienia pozycję zamiast się schylić i kopnąć? No nie rozumiem, typa. Noż do... Kurczę, myślałem, że to nie wejdzie. Prawie. Fajnie się biją, zachowują social distance. No jak ty mnie po kółczkach bijesz, to co ja mam zrobić? Przecież ja nie mogę dojść do ciebie nawet w żaden sposób. A, ja wiem, że masz delikatne kosteczki i mierzę dokładnie tam. No kurde, Kamil, no! Ja nie wiem, ja tylko klikam. Jaki łomot? Ja nawet nie wiem, co się dzieje. Ostatni raz kurwa, ostatni raz biorę udział w tej zabawie. Nie! Przepraszam. No ale... Trochę mi głupio. Kromuś, ale ładnie grałeś. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Blokuję ci te ciosy i... A ty cały czas napieprzasz po prostu. No ja właśnie... I nawet jak blokuję, to ty napieprzasz. On ma chyba któryś po prostu w tym combo przyłamujący, tak mi się wydaje, bo ja też nie do końca wiem. No cóż, dziękuję za te dwa fantastyczne meczyki. Mam nadzieję, że oboje wyciągnęliśmy z nich jakąś lekcję. Nie, to będzie dla mnie tragiczny wieczór. Nie, to nie po turnieju. Czeka mnie 8 takich meczyków jeszcze, Lushik. Zgratuluję. Ciesz się, że Roka nie ma. Z nim się najgorzej walczy. Z Rokiem? Tak, chociaż Adrianek podobno jest challengerem, nie Jezus, wiem. On jest podobno... O Boże, nie mogę po prostu. I z Seto. Z Adrianem to będzie... Bo Seto to jest... Ja abuzowałem 2 ataki. Seto abuzuje 1. To jest jeszcze gorsze. Cześć, Raven. Dobra, co? Dokujemy się na poczekalni? Wiesz co, oni tam chyba mają komentowany mecz, to... A ja ich przerzucę na komentatorkę, to my pójdziemy na poczekalnię. Dobra. Ma sens. Czekaj, sobie w tle odpalę jakieś inne streamki, zobaczę, kim tam idzie. Albo w ogóle, o, grabę sobie odpalimy. Microphone muted.
Dziękuję bardzo za suba bananowy, na razie mam to wszystko wyłączone. No ale widzę, że... Wy mi chociaż 30 lepszy. Nie, nie mam dużo godzin, nie no... Że kanał Jarokowy nie jest offline jako eksperta, i no niestety, hostują grabę. No to jedno graby. Ale wiecie, ja to nadrabiam wszystko charakterem, moi drodzy. U graby HS gra z Niedaradkiem i Niedaradek ma pierwszą rundę wygraną, ale drugą srogi w pierdziel. Jeszcze chyba nie została... A, już powoli jest aktualizowana. Czekajcie, zobaczmy, czy będzie Fatality. Odpaliłem swoją twarz jako Fatality. Zobaczmy, zobaczmy. Dawaj, Bricks. Dawaj, Bricks. Oh, ej, czaty, a nauczcie mnie Fatality. Oh, no. Co bym sobie porobił jakieś przynajmniej na koniec. Ale było blisko, na pewno było blisko. A, w ogóle tabelkę możemy zobaczyć. Na pewno było blisko. Oddechem go powalił, tak jest. Okej, okay, czyli ja i HS jesteśmy z meczami do przodu. A reszta jeszcze nie wyjaśniona. Dobrze, ja już opuszczę tutaj walkę. Także zobaczmy, czy nasza tabela co tam jest? Tam nie widzę, co się dzieje. Tak. Przegrane. Czyli mówimy, że CTSG wygrał swój mecz, HS wygrał swój mecz. Także Kromka i Niedaradek na razie... Jak wybierzesz postać, to się dam, dobra. Przegrane. Yuhi porobione, czyli Yuhi podobno też już przegrał. No, zobaczymy, zobaczymy. No, słuchajcie, będziemy walczyć. Przypominam. Hej! Hej. O, dobra, idę najpierw do nich. Albo przypomnę najpierw. Jeśli uda mi się dzisiaj wygrać, to będę miał do was kodzik na Mortala 11. Beznadziejnie, nie chcę o tym rozmawiać. Nie wiem. No było jak było, wiele się nauczyliśmy. Cały turniej przed nami, Kromka. No tak jest, to dopiero pierwszy spot. No, Kromek teoretycznie dwa mecze przegrał, no bo z Yuhim rozgrzewkowy też przegrał. Nie wiem, czy to liczyć. Ja nie umiem, ja po prostu, ja jestem, ja dzisiaj będę płakał. Ty stary, przyłącz się, masz gdzieś krzesełko, żeby można... Ale ty ze Slayproxem przegrałeś, z całym szacunkiem do Kamila. Ja nie wiem, po prostu będę kurwował dzisiaj tak, że to się powinno. Co robił Kamil? Co robił Kamil? Dwa ataki robił! Ja wykorzystałem dobrze to, czego nauczyłem się na loading screenie. Ale to bardzo dobrze, bo ja się obawiam, że jak nie ma seto, to tak naprawdę nie będzie tutaj mistrza jednego przycisku, że nie będzie tutaj One Punch Hero, ale widzę, że jest, więc bardzo dobrze, więc teraz cała Polska i część Augustowa będzie patrzyła na ciebie CTSG, żeby właśnie obserwować tutaj. No i mnie zobowiązuje, nie wiem, czemu się Yuhi nie wywiązał. Władcę jednego przycisku. Co tu zapraszasz? To ja mam zrobić, dobra. Jako drugie spotkanie obejrzymy sobie mecz Kromki i Slayproxa. No nie! Także ja was będę, panowie, zapraszał do swojego lobby. Jeszcze tylko przepraszam, zanim się rozejdziemy, dajcie znać, jak mam stworzyć lobby, skoro ja mam teraz robić. To pojedynki normalnie robicie. Prywatne i pojedynek? Tak. Dobra, okej. Ja cię zaproszę. Jest Kromuś. Ja chyba tylko nie mam Slayproxa w znajomych. A, Yuhi zaprasza, dobra. Jak to masz? Graba. Ty graba, tak? Graba pewnie. Gdzie się dodaje znajomych na PlayStation? Czekaj, ja... Zabrałem cię ze sobą. Dobrze, właśnie się miałem przynosić. Chodź. Dwa Kamile będą się biły po pysku. No bo więcej Kamili nie ma w tym turnieju, niestety. Dobra. Więc słuchaj. Matko. Co by się nie stało, to dla nas podwójna wygrana będzie. Ale nie bij jednym ciosem. Dobra. Postaram się zapamiętać dwa. Bo powiem tak, Slayprox po prostu mnie pocisnął. Dosłownie. No ale Adrianek to podobno jest challenger faktycznie, nie? Dobra, ja biorę wybór losowy, bo i tak tutaj się nie znam. Kung Lao, dobra. A, nie widzę ekranu, już włączam. Wiadomo jedno, na pewno wygra Kamil, no. To mi się podoba. Dobra, mi loading screen niestety zdradził tylko jedną rzecz. Chyba, że da się to jakoś scrollować. Nie da się, z tego co widzę. Kapelusz na orbicie. Tak, kapelusz na orbicie. Zawsze go lubiłem. Skorpiona czy Kung Lao? Mhm. Kung Lao jest Skorpiona. To jest! No co? Uuu! Ten już mi miażdży! Ty kurde, wyprowadził combo. Kamil Kamilowi nóż w plecy wbija?
Dziękować. Ty jak ciśnie z kosą. Oż ty. No oż ty. Mojego fatal blowa zgasiłeś. Dobra, to ta będzie przegrana, coś czuję. Ta. No, pani Yuhi. Jestem na siłowni, po co się? To serio po kostce? No, Kromka też narzekał na kostki. No co za ty? Ty się teleportujesz. Oszukańczo. Ja jestem skorpion! No nic mi nie pozwala zrobić. No Yuhi, powiem ci, kurde, gasisz to całkiem mocno. Nie powiedziałbym, wiesz? No porobiłeś mnie do zera. No co jest? No? Musisz być chyba na odpowiednią odległość, żeby coś tam ogarnąć. Długura co? Długura kwadrat, czy... Ale teraz już bez różnicy, bo zmieniamy postać, także uwaga. No dobra, GZ. O... I rewanżyk. Wybierz nowego wojownika chyba, tak nie? Tak jest, tak. No. Ojeja. No to teraz coś innego trzeba wziąć. Ja tylko skorpionem umiem walczyć. No to super. No to pojechane. Dobra. Widzę, po klasykę sięgasz głównie. No, no najwięcej to jedynkę i dwójkę się grało, Mortala. Ja najwięcej to film oglądałem. Chyba serial był, co nie? Serial też, ale był beznadziejny. Zresztą druga część filmu też była beznadziejna, ale pierwszy był fajny. Był kiczowaty, ale taki, co zapada w serducho. Ja ze dzieciaka bardzo dużo razy go oglądałem. Sorry? Pan zamrażarka? A, mogę jeszcze, dobra. A co? Co? Nic, patrzę, jakie mam ciosy. Moje komnie? O! Te! Mrożonka! No, teraz to ja mogę grać. Uhoho! Na z aimbotem masz kopa! A ty, nie wiem, jak to zrobiłem, wiesz, więc to... To dobrze, ciesz mnie to. Ach, musiał odpalić. I to nigdy nie wchodzi, nie? Już tyle... Za każdym razem, jak próbowałem Fatal Blowa, to ani razu nie trafiłem. Nom. No ładnie. Ja tak cię nie zabiłem. No i widzisz? Ale ty zamrażasz mnie, to jest nie fair. Uff, dobra, chociaż jedna honorowa. Ale na razie Yuhi, ciężko. Ciężko to widzę. Nie powiedziałbym. No, nie powiedziałbym, a potem mi sprzedaje combo na milion uderzeń. No i czy możesz skończyć te combo? Czy możesz... Nie. Zadowolony? Jesus. No... No i co jeszcze? Oczywiście. I Fatal Blow znowu... No Yuhi. Rozumiem, co czuł Kromka. Oj. No nie, mroził mnie, nie. No, co tam się dzieje u ciebie? O, emocje.
Ja nawet się jakoś damage'u za bardzo nie zrobiłem, prawdę mówiąc. No! Mhm. No nie! Nie! Musi wejść. Po kostce, co? Kostki zniszczenia. Nawet tutaj używa stazy, no dokładnie, duszek. Drognan, czy ty musisz mi dawać hinty w momencie, kiedy mecz się kończy? 1-1, no. No dobrze, ale to jest remisik. To, mnie to satysfakcjonuje, pani Yuhi. No jest okej, okay. Kamile zremisowały. Tak, to jest sprawiedliwy wynik. Dziękuję bardzo za meczyki. Dziękuję. To co, wracamy na poczekalnię chyba, nie? Tak jest. Ale Slayprox naprawdę ogarnia wzmacnianie ataków, były kunaje, były teleporty, wszystko było, wow, no po prostu naprawdę co, ogromny szacunek. Cieszę się, że jesteś rudy, Jezu, serce mi rośnie. Team rudych. Co jest? Rudy tylko ognisty. My HS teraz podobno mamy mecz, to idziemy na mecz jeden? Radek, my teraz się bijemy. No to dobra, to już zakładam jakieś lobby. Nie wiem. Bo tu mi na czacie tak ludzie piszą, że next match nie da Radek Spiralus. To ja czekam jak coś na mecz 1 HS. No, zaraz, bo Łosiu mówi, że ja z Łosiem. Może by się ponapierdalać. Nie, Jarok mi napisał HS Łosiu next match. Nie, Łosiu już CSG jest na trzecim. Numer pojedynczy. Ale mamy drugi mecz teraz. Jak to? No. A wy drugi dopiero? No nie wiem, no bo rozgraliśmy z Radkiem i sobie graliśmy, bo Łosiu chyba był zajęty, nie wiem. Sobie. Tak, nie, no trzeci był, no, był ja i HS i był Slayprox i Kromka, tak? Tak. Dobra, tak to no to teraz. Prywatny pojedynek robimy, tak? Ja teraz ale mam mecz z Spiralusem. Ja Spiralus, jesteś też wolny? Jest ale wolny. To wychodzimy, nie? Na rivalsy mecz jeden, nie? HS. No. A ja z kim? Czyli co, Kromek, my jednak raz? A, ja z tobą? Grać, to wy rozgrywacie pojedynki drugie dopiero jeszcze? Tak. To niech skończą może, nie mieszajmy w takim razie. Dobra. To skończcie drugie pojedynki, żebyśmy nie mieli no potem ja tak to samo, nie? No ja czekać na HS-a, więc no. No, czy ja też czekam, tak? No, to poczekamy na razie. Dobra, spoko. Się z HS-em, czekasz. Ja drugi ze Spiralusem mam, no tak. No tak. Mecz. A to oni, którzy rozgrywają Kromka i Spiralus? Jak to nie? Łosiu z HS-em drugi. Ale Kromka i Spiralus poszedł. Czy mogę grać rozgrywają. Terminatorem? Nie, trzeci. Nie mogę, bo on jest częścią DLC, którego niestety nie mam dostępnego. Mieliśmy mieć dzisiaj dostępne, ale coś tam się pokabaciło strasznie, więc gramy właściwie postaciami z podstawki. Nie plus jeśli ktoś gdzieś tam miał po drodze jakieś inne DLC, to również może nimi grać. A szkoda, bo kurczę, nowe postaci fajnie by było pokazać, moim zdaniem. Słuchajcie, bo ten, to chyba, że ja ich mecz już skomentuję, a wy poczekacie na ten, co? To może ja będzie łatwiej. No spoko, tak, no pewnie, nie ma problemu. Ja po prostu nie wiem, nie rozumiem tej tabelki trochę. No bo niektórzy, oni chcą już trzeci mecz rozgrywać, trzecie pojedynki, a tu jeszcze drugie nie są skończone. Łosiu z HS-em grają. No ja ze Slayproxem na przykład też nie. Nie graliście drugiego? Nie. Znaczy nie, no my już dwie gry zagraliśmy. A, no dwie zagraliście, no to czekacie tak. Na trzeci, niech tam ci skończą drugi. A, no dobra, to ja mam w takim razie, to ja mam drugi ze Spiralusem, no dobra. To jeszcze tak, z drugiego jeszcze Łosiu i HS nie zagrał? A, no to ty zagrasz, czekaj. Ja i Spiralus, no. Ej, wiecie co, zróbcie ten, Spiralus, ty zawalcz z niedarachem. Dobra, to już kumam o co chodzi teraz już tym. Zrozumiałem tą zagmatwaną logikę. Czekaj, co tu się stało? Z? User was moved out of your channel. Nie, Radziu, przerzuciłem ciebie. To zawalczysz ze Spiralusem, bo macie wasze drugie spotkanie. No to ja je też. Sound muted. Dobra, to co widzicie teraz to już jest stream graby. Więc obejrzymy sobie jeden meczyk teraz, jaką będzie komentował. I posłuchamy. Czekając na naszą kolej. Oj, Kromce się nie poszczęściło znowu. Ale Yuhi był bardzo agresywny w walce, nie? Naprawdę nie wiedziałem za bardzo, co mam zrobić. Nie było w ogóle czasu na kombinowanie. Graba komentuje. Graba jest komentatorem podczas turnieju.
sumie ja pierwszy raz gram, także może akurat, wiesz, wygram przez przypadek. Może... Słuchajcie, może ja... wejdziemy po meczu do tego lobby i zobaczymy, jak wtedy będą gadać. Bo na razie to jest bardzo przyjemnie, bardzo miło. Tak, tak. Wysłałem wam zaproszenie, panowie. A Radka głośniej, dobra, to sobie nam da. Że mnie głośniej? Tak. A, to czekajcie, kogo będziemy oglądać? Muszę cię zgłośnić. O, zaraz może będzie krzyczał, to spokojnie. Nie, spokojnie. Szukam gdzieś tam w tym ciemnym tle, ale nie widzę, kto to będzie. Nie, ale jest naprawdę... Cześć, Wilczuś, witam, dzień dobry. No, spokojnie, tu sobie mogę zrobić tutaj, o tak, cyk, patrz. Cyk. O. I teraz, Te żarówki do Hue są fajne. Są. Ja mam dwie satelitki z Hue i faktycznie bardzo szybko reagują w ogóle na aplikację mobilną i mają bardzo fajne światełko w porównaniu z jakimiś takimi tanimi chińskimi, bo tylko z takimi testowałem innymi. Dobra, walczy Spiralus i Niederadek. Także kolejne spotkanie przed nami. A czekajcie, jeszcze nie powiem. Tam musicie chyba kwadrat naciśnąć i trzeba wcisnąć touchpada, to będzie full screen. Tak, okej, okay, muka. Jeszcze sobie zobaczymy na szybko, jak ta tabela wygląda. Kolejne spotkanie. Okej. Okay. Spiralus, Skorpion i Baraka, Radek. No rzeczywiście, Radkowi dobrze tym Baraką. Czy Seto nie walczy? Nie. Seto nie bierze udziału. Zobaczymy, czy to jest szczęście. Na szczęście. Seto mistrz jednego combo. To by było, ciężkie wyzwanie. Ale po tym, co Slayprog zaprezentował, tym Skorpionem, no naprawdę chyba ciężko będzie temu dorównać, ale zobaczymy, no może akurat to się uda. Właśnie, no bo to, ja mam wrażenie w ogóle, że z postaci podstawowych Skorpion to jest totalna dominacja. Czy wy jesteście w stanie mi coś polecić w temacie, co zrobić, jeśli trafię na Skorpiona? Kim to próbować kontrować? Spiralus ma remis, także ciekawie. Także to może być dość istotne spotkanie. Blok. Nubem. Okay. Zaczynamy, moi drodzy. Rozpoczyna Skorpion, kombinacja dwóch ciosów, atak na nogi, całkiem dobrze. Oj, też Baraka bardzo ładnie zaatakował. No, Radek trochę ćwiczył z HS-em, więc zobaczymy, czy teraz coś to przyniesie. Na razie, panowie, spokojnie, bez większych kombinacji. Kombinacja dwóch ciosów, bardzo dobry chwyt. Zauważył, że Niederadek próbuje blokować te ciosy, od razu wykonał chwyt, także bardzo dobrze. No i zobaczymy, na spokojnie, ale widzimy, że nie wykorzystuje Spiralus tego, co daje mu Sub-Zero. Nie robi teleportów, nie robi przyciągania. To jest Skorpion. Swoim kunajem na łańcuchu, ale teraz bardzo ładna piącha, bardzo ładny atak, tu zabrakło jeszcze jednego ciosu. Można było wyprowadzić, bardzo ładnie Baraka odpowiada teraz. Dobra kontra i Baraka, no szkoda, fajnie gra, komentuje. Ale ta góra tutaj biorąc pod uwagę, zauważył, że wiecie, stópkami może atakować, no też nie ma jakiegoś super obycia z gierką i pewnie przygotowywał się maksymalnie kilka godzin przed turniejem. To myślę, że całkiem fajnie to wychodzi. Trochę zabawy, no i teraz broni Spiralus, musi uważać. Zobaczmy, jest mocny cios. Och, jak cudownie to wygląda, pięknie. Warto sprawdzić sobie podstawowe stringi na postaci, to no i dużo daje. Czy Radek odpowie teraz też Fatal Blowem? Może, ale nie musi. Piękny standard stoi, no i w sensie zobaczmy, czy będzie podstawowe komba, nie. Tak? Więc jak ciągnąć się, jak gdyby jakieś komba między sobą, dobrze rozumiem? To się może przydać na kolejną rundę, więc myślę, że dobra decyzja, ale musiał podjąć to ryzyko. Bardzo ładnie teraz Baraka wbija swoje ostrza w ciało Skorpiona. Spokojna ta tak gra jest. Na razie zdecydowanie. No to jest, wiesz, to wątpię, żeby to było coś, czego się nauczę w przerwie między meczami, niestety. Była okazja, żeby zepchnąć Spiralusa do ściany. Teraz zaczynam trochę żałować, że się nie przygotowałem wcześniej, że sobie wcześniej nie pograłem jakoś tak intensywnie, żeby chociaż opanować dwóch bohaterów, bo to dwóch właściwie wystarczy na cały turniej. Nie wiem, co to było, jakaś chwila zwątpienia, oj, teraz jeszcze uppercut. I też tak naprawdę, no teraz widzieliście te dwa pierwsze mecze. Ja tak trochę dla jaj poleciałem, sobie brałem randomowych bohaterów. Ściano, no to jest naprawdę śmiercionośny kombo. Zobaczmy teraz, troszkę odpowiada Nie licząc na dużo, a tam był potencjał, także może spróbujemy powalczyć. Jakbyście mi polecali wybrać sobie dwóch bohaterów na całą resztę dzisiejszego turnieju, to kto by to był? Udało się chwycić, jest okazja do Fatal Blowa, no i czy Radek zdecyduje się wykorzystać? Tak, no i wygrywa te starcie. Także oczywiście zakładając, że jestem koncie, bardzo niedoświadczonym graczem, no i myślę, i jak mi dacie kogoś super technicznego, to tego nie opanuję w kilka minut, nie? Fatality jakiś, czy przygotował się? Zobaczmy. W ogóle ja jestem totalna noga w bijatyki, prawdę mówiąc, przynajmniej takie mam wrażenie. Jest próba. Udało Sub-Zero się! Mamy okay, dobra. Fatality! No to rozumiem. Super, nie ma twarzy. Super, nie ma drugiej części twarzy. No i jeszcze mózg.
No i łóżek, wiadomo. Smaczności, pyszności. Smacznego, moi drodzy. Pierwsza runda wygrana przez Niedaradka. Pychotka. Sub-Zero można wygrać, znając dwa ataki. Jeden punkcik, no, no ja na razie cały czas wygrał, bazowałem tylko no na dwóch rzeczach pokazanych w loadingu, dużo, więc więcej nie potrafię. Ten jeden punkt z tej walki byłby w stanie wyciągnąć. Zobaczymy, teraz będą musieli zmienić postacie. Noob ma abuzowalne. Gdzie on jest na tym, na liście? To jest ten drugi w trzecim rzędzie? Nie. Nie, nie, nie. Będzie wybrany Noob. A nie, dobrze mamy mówię, drugi w trzecim rzędzie. No i Jax Briggs. Jax Briggs. Dobra. Noob jest bardzo ciekawą postacią, no ale zobaczymy, czy Spiralus sobie z nią poradzi. No to możemy spróbować Sub-Zero i Noob. No jestem ciekaw, zobaczymy. Także teraz bardzo tylko ważne jak kogoś zamrozisz, to później nie odmrażaj tą kulką. A wydawało mi się, że to całkiem zobaczymy, sensowne tak obrażenia dawało, kiedy kulką czy odmrażałem. To, po komplet punktu to czym, to czym najlepiej to finiszować? To zakładając, że jednym ciosem, a nie combo. Bo combo nie opanuje. I to najlepiej bym prosił o informacje typu dół kółko albo coś w tym stylu, bo to będzie do mnie dość łatwo przemawiać, w przeciwieństwie do normalnych opisów ciosów. Briggs na razie w natarciu, te pięści robią robotę. Blokuje. Szkoda, że nie kuca przy tym bloku. To by o wiele więcej pomogło w przypadku takich ataków. Teraz Spiralus czeka i tak naprawdę obrywa. Jak jest zamrożony w powietrzu, to trójkąt. I jak lądujesz w dół trójkąt. Noob atakuje. Och, piękny uppercut. Była kara, szkoda, że nie poszedł. Aha, że jak on jest zamrożony, to ja w powietrzu trójkąt i jak ląduje, to też trójkąt. Sytuacja, kto pierwszy będzie miał ale to w powietrzu wyskakując, czy lądując? Ciała, bardzo dobrze. Zauważam, że sporo graczy raczej tego dołu nie broni. No i teraz Spiralus, czy użyje? Użył Fatal Blow, ale czekał na niego Radek, więc nic to nie dało. No i Jax Briggs, sterowany przez Niedaradka, wygrywa pierwsze spotkanie. Pierwsze dla Radka. Spiralus, teraz podbramkowa sytuacja, ależ teraz poszedł ten granatnik, no ale teraz ładna kombinacja Nuba. Lądując, okej, okay, dobra. Oj, to musiało zaboleć. Radzie odpowiada, no zobaczmy, teraz próbują, tak się sprawdzają. Bardzo dobra kombinacja, no Radzie chyba będzie próbował tym granatnikiem coś drugi więcej, mecz na remis. Ładna, teraz znowu kolejny uppercut, jest okazja Yuki final był bardzo agresywny w walce, ja nawet nie miałem tak chwili, żeby się zastanowić i coś przygotować, no i Radek, a tak wiesz, w panice, to nie potrafiłem działać kompletnie, więc tam mnie Radziu, musisz tylko mocno porobił w pierwszej, a w drugi prawie mi porobił. Teraz zaczął atakować, ale zemściło się, to piękna kontra Niedaradka i wygrywa. Graba komentuje, jak słyszycie gdzieś tam w tle zresztą. Chyba tak sprawdził, co jak mamy drugie fatality. No i zobaczmy. O, jest go dwóch. Chociaż teraz chyba właściwie nawet czterech. Pięknie, Radziu wygrywa. Ja w ogóle bardzo mało skaczę, także boję się skakać na razie, jeśli mam być szczery. Komplet punktów bardzo potrzebny. Dobra, słuchajcie, to sobie wyciszam. I w ogóle znikamy przeglądarkę. Ekran. Także bardzo dobrze. I wracamy możemy do chłopaków. Sound resumed. O, ja z Adriankiem jestem, widzę, w pokoju. Microphone activated. Cześć pan Adrianek, okay. Czy my się bijemy? Poczekalnia, dzień dobry. A nie, bo to jest poczekalnia, dobra. Cześć. Nie, ty się chyba z Łosiem bijesz, ale nie jestem pewien. I ja mam ze Slayem teraz. A, to ja idę do Łosia na górę. Channel switched. Cześć pan Łosiu. O, cześć, dzień dobry. Cześć. Czy my się bijemy? Jak tam morale, tak, my się już bijemy, kurwa, w myślach. Dobła. Znaczy ja z tobą. To już, czekaj, już tutaj zmieniam i zaraz z tobą jestem. Zrobiłeś może lobby? Hejka, czy wy gracie? Nie. Dopiero będziemy zaczynać. Właśnie się odpalamy, dobra. Będziemy zaczynać. A który wy mecz gracie? Aha, ja trzeci, mecz trzeci. Tak? Dobra. Okej, okay, no to ja was mogę to ja was zaproszę, to was poobserwuję. Dobrze. Dobrze. To ja was zaproszę. Jak tam wyniki? No, kurczę. Aha, pytasz ten, dobra. Aha, z Kromką wygrałem, z Juchim zremisowałem. O kurwa. A twoje? No to, no dwa remis z HS-em i remis ze Spiralusem. No tak bezpiecznie na razie widzę grasz. No, bezpiecznie, kurwa, stary. Jak nie, to, jak pacha gram, spocona. Normalnie czuję się, jak byłbym, a stary, pacha się rosi tak straszliwie, że ja nawet nie mam pytań. Kamil, ty masz CTSG normalnie? Z 8-7. CTSG 8-7. Ach, Zibben.
Ach, Zibben. Ja. Jest. O, to czekajcie, jest taki zmieni baterię w swojej kamerce. O, dobrze. Żeby się nie wyłączyła w trakcie. Okej, widzę już zaproszenie. Przerwanie w trakcie to nie jest dobry pomysł, moi drodzy. Młody, wiesz co, są ten, są grane dwa mecze na razie w tej fazie eliminacyjnej, więc no jeżeli każdy z zawodników wygra po jednym, no to jest remis, jeżeli wygra oba, no to wygrywa całość jakby, tak? Grabka, powiedz mi, czy ty podczas meczu jesteś wyciszony dla nas, czy tak, my ciebie słyszymy? Tak. Dobra, okej, to fajnie. Nie, żebym cię nie rozpraszał, wiesz, spokojnie. No, właśnie trochę się tego bałem. Okej, co ja tu mam klikać? Aha, czekam na razie na łosia. Ja na razie mam awka. No wy chyba kwadratem musicie czy coś. Powiem ci, Kamil, że odpaliłem tą ankietę jeszcze raz, bo tam chcieli osoby jeszcze głosować dodatkowo, więc ty jesteś faworytem na razie w tym głosowaniu. To jest wygra. Jakieś nieporozumienie. Co prawda z kamką fajnie poszło, ale... Wiesz, no i bardzo dużo grasz w sumie na konsoli, prawda? Więc przypuszczam, że to może o to chodziło, że jakby ludzie patrzyli, może. Wiesz, na twoje doświadczenie konsolowe. Może z padem mam być, ale w bietykach nie. Wiesz, Łoś jest czarnym koniem, zawsze i wszędzie i wiesz, gruby i ale rudy to barakudy. Tak jest. Tak jest, już wiem, kogo kibicujesz. Tak jest, zawsze i wszędzie. Dobrze, to panowie powodzenia. Mhm. Możecie nacisnąć touchpada, będziecie mieli pełny ekran i chyba kwadratem odpalacie starcie, jakoś tak. Tak poszło. Dobra, to powodzonka. Dzięki. Okej. O kurwa. To kogo bierzesz? Ja Raidena. Dobra. Ja sobie losowałem na razie przez dwa mecze graczy, ale mi kazali grać Sub-Zero, więc spróbujemy, jak mi będzie szło. A za kwestię mam, przepraszam, mogło być wszystko jedno. Raiden słabo? Kurwa, to patrz! Nie no, z Kamilem raczej nie wygram. Bogiem piorunów? No nie wiadomo. Zobaczymy. Powiem ci, na przykład ja z Yuhim się nie spodziewałem, że będzie trudno, a było bardzo trudno, bo Yuhi strasznie rushował, nie? Nie dawał w ogóle czasu na zastanowienie. Wietrzelanie. O, już z kolanka. O! Kosteczki! O! Kosteczki! Kurwa! Oż ty kurcze! Będziesz dużo skakał, widzę. Widzę, że działa. O. Dobra. No i musiałeś trafić. Wiesz, że mi to jeszcze ani razu nie weszło w tych wszystkich meczach dzisiejszych? Powiem ci, że to jesteś pierwszą, nie, drugą osobą, której to weszło. No, zobaczymy. No dobra, musiałem się odwdzięczyć. Koniec, porobione, no pięknie. Ale no tutaj to jest na pewno gra z efektami, nie? No. No i co? I było równiutko całkiem. No, wiem, że nie chcesz mi sprawiać przykrości. Ja sobie poćwiczę ciosy. Aha, dobra, okej. Okay. Nie w tym wypadku. O Jezu, ktoś mi suba śpiewa. Zajebisty jest ten cios. O kurwa, nie zdarzyłem. Kocurka. O, ekran mi się zmienił. No, siadło. No, to musisz mi finishera zrobić. Czekaj, ja nie potrafię, zaraz szybko się nauczę. No to sprawdzaj szybko. Ja nie potrafię. Nie ma czasu. O, trudno. Dobra, pierwsza dla mnie. Bardzo pan Kaftan, dziękuję ślicznie za hościka. I pan Golden, dziękuję bardzo za subika 35. Sorry, ale się muszę skupić na gierce tutaj totalnie. Pokaż Ukraińfo, dobrze. Zdobyto szacunek 0. Podoba mi się, a nie 20.
Respect. O, jest treść, powiem ci. Nie gram. O. Ale tu to musisz już relaks, nie? To czekaj, to drugą sobie zagramy. Nubka też mi mówili, żebym wybierał. Że nubek jest dobry dla nubków, faktycznie. Noob Saibot? No. A coś się nawciskało. Bo takim standardowym wyborem to właściwie jest faktycznie Skorpion, nie? On się wydaje być taki najmocniejszy z tej palety podstawowej. Ale mi się ręce trzęsą, powiem ci. Ja cały kurwa jestem napięty. A, okej. Nawet nie wiem, jak to zrobiłem. Ja też chyba nie do końca. A. O, no tak, czekałeś tylko. Aj, nie wiedziałem, czy to się skończy. Nie powtarzajmy tego błędu. O, wjechało. Tak czułem. No, nie musiałem. Ale to już tak dużo mi nie pomoże. Ty pewnie teraz wierzysz z Vital Blowem, bo już ci się naładował. No, jak teraz końcówkę wyciągniesz? Dobra. Nie wyciągnę. O! Uff! O, kurde, powiem ci, blisko, prawie to zrobiłeś. Kurwa, ale było blisko. Ale byłby klipik. Kurde, no. O nie. A, jeez. I will destroy you, kurwa, no. Ja nie wiem, co robię. No, Łosiek. Ach, prawie. No. Kurczę, porobiony. Nie mieliśmy ale w ogóle Fatal Blowa, nie? Ani razu. Chyba chciałem, tak, bo zużyliśmy chyba w poprzedniej rundzie i wtedy już tym meczu... A my już gramy, my już gramy! Mi się odpiął, kurwa! Dobra, czekam. Dobra. Jesteś? Ale już jest okej, okay, jest okej. Okay. Tak. Dziękuję. No, to twoje skakanie o. Może się okazać. O. Ach! Dobrze. Uuu, siadło. O, to teraz musisz finish. Czekaj, ja muszę teraz fatality. A tu mam tylko łatwo opisane. Nie, musisz wejść sobie wcześniej ten, bo łatwe są za jakieś żetony. Aha. To się nie wychodzi, to nie teraz się nie muszę uda. Spisać w takim razie. Bo się nie znam. Musisz wejść, bo tam jest jakaś dłuższa 4-5-ruchowa. No to nic, kurde, nie spodziewałem się innego wyniku, ale przynajmniej dałeś mi nadzieję przez moment, że nie jestem totalnym failem. Nie, tam się dały ci niektóre kombosy bardzo ładnie. Dziękuję, Łosiu, za rywalizację. Dzięki również, bardzo przyjemnie było. Trzymaj się. Widzimy się w finale, trzymaj się, hej. Ja mam nadzieję. User left your channel. Hello, dzień dobry. Hej. Hello, hello. Jak tam, Łosiu, co tuś? Wygrane. Moja. Co też wygrane. Opuszczamy to lobby, nie? Opuszczamy. Tak, opuszczamy. Dobra. Dobra. Czy ja teraz CTSG? Bardzo możliwe. A ja z kim? Jak tam, panowie?
No, Slayprox, no. No, no... No miażdży pewnie. No. No, mocny, tak czułem. Mocny, mocny. No, mocny zawodnik. Pięknie, chłopaki. Nie jest, nie jest. Tak. No, Adrianek ma przeszłość, nie? Mortalową. Adrianek, no. Tam chyba z Flaming dużo grałeś, nie? W Mortala. Bardzo dużo. No. Naprawdę? No to jako jedyny w ogóle wie, co robi wszystko, pewnie. To wszystko jasne, kuźwa. Znaczy, w tą część... Nie, to panowie. W tą część gram... krótko, ale w poprzednie, no, a, dużo. No, no, dobra, nie, no, a to nie, a to luźno. Tak, w tą grasz krótko, to luźno. To nie, ale to okay, Adrian to ma nie też liczy. Ten... Przecież ma i zawodowe doświadczenia z walk, prawda, Adrian? Tak. Ja nie wiem, czy wiedzieliście, kurde. Tak, zabiłem się. Ja z walk to widziałem tylko, jak Fikołka robi. No, gościu, cię naklepał, się zdziwił. Nie wiem jeszcze z kim. No hala, hala. No dobra, słuchajcie, co? Czyli co, mamy teraz czwartą rundę, tak? Tak. To ja tak zobaczę teraz mecz Yuhiego i Spiralusa, dobra, jeśli pozwolicie. Okej, okay, to ja w takim razie zapraszam CTSG i w CTSG idziemy się bić, tak? Dobra, to już za tobą będę podążał. Dobra. My razem, dobra, chyba, nie? AS. Tak, my razem? Tak. To my czekamy... Ja, kto nam tak sapie, co? Ej, Yuhi, my teraz się nie bijemy przypadkiem? Tak, wy się bijecie. Ja cię wezmę. Dobra, o, już cicho. Jesteś, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, kurde. Jak tam tabela na razie? Co? Jak no tam na razie tabela? Co? Jeszcze raz, co? Jak tam tabela na razie? A, no słuchaj, no mam dwa przegrane, jeden wygrany. Okej, okay. Z kim wygrałeś? Wygrałem z Spiralusem. Okej. Okay. Się zastanawiam, mam wrażenie, że totalnie jak gdyby na naszym poziomie styl gry przeciwnika będzie decydujący, a niekoniecznie czy ktoś jest faktycznie lepszy czy gorszy. Dobra. Ja już widziałem twój zestawik. No ale powiem ci, że no co jak to ze Slayem ciężko się tutaj kurde w ogóle... No jak ktoś ogarnia, no to come on. Jak on teraz powiedzieli, że on z Flaming kuźwa cisną w Mortala w dziesiątkę, no to no, kurwa ziom, przecież... Przecież Flamey to jest... Też nie, ja się nie dziwię, że on tak, wiesz, napieprza tymi kombosami, no. No tak, no tak. Bo to najciekawsze pojedynki to by były Flamey i Slayprox w sumie. A ty ile masz tam w tym? Dwa zwycięstwa i remis. Okej. Okay. Wow! Kuźwa, tam doskoczyłem do ciebie. Jakie to mocne było. A nie, to drugi pasek, okej. Pokarany po kostkach. A, ładny doskok. No nie, nie mogę! Dobra. Nie, pierwszy to zrobiłeś. Widziałeś, że mój też już leciał, nie? Tak. Ładnie, tak. Ładnie. Szybka konterka wleciała. Ładnie. O ty. Kurde, Baraka jest mocny. Tak. Kurde. Aj. O kurde.
O, kostka, kostka! No nie! Kostki nieszczęścia. Mam jeden fajny cios, który chciałbym wykorzystywać, ale nie potrafię. Co to jest? Będziesz samonował coś? Dobra, uciekam stąd, bo to nie ma sensu. O, jak mnie robisz! O, jak mnie robisz! Aaaa, tego nie lubię. Dobra, oj, chociaż tyle. No co by się nie wydarzyło, panie Radziu, to była bliżutka gierka. Ładnie, ładnie, jak czułem, że się to odbije na mnie. Finiszuj tam. Okej, okay. To nie tak, to nie to combo. A drugi Jacksa mówisz, bierzesz? Nie wiem. Nie wiesz, okej. Okay. A co? A kogo pytam. Ty bierzesz? A ty masz kogoś, tak? Masz kogoś? Na razie mi kazali grać z Sub-Zero i Noobem, więc na drugą sobie Nooba biorę. No ja jeszcze oprócz Jacksa nie grałem nikim, w sumie. Ale Jacksem mi się w sumie dobrze gra, mi się Jacksem. No też potrafi, on tam z tego granatnika jak przywali, to kurde nie ma co zbierać. To fakt, no. Tak nawet nie najgorzej z nim. No, ale chyba Noob kiedyś chyba inaczej wyglądał, co tak mi się wydaje? Może. Ja nie jestem jakoś super, wiesz, zżyty z serią. Grałem w wersji Pegasusowe więcej chyba niż te współczesne. No! O, damn it, sorry. Okej, rozumiem. No, Radziu, nie popełniamy tych błędów. Ach, wjechało. Okej, to mi się podoba. I... cyk! Ładne. Czy ty mi zgasiłeś Fatal Blow'a? Bo ja go nie mam. No czemu mi nie wchodzi? Ty, no nie wchodzi mi. Naciskałem za trzy razy R2, Jesus. Ja wolę. No, Radosław, porobił człowieka. No, klasa. Nie mam nic do dodania. Okej, okay, dziękuję bardzo. No i bardzo ładnie. No dobra, to i tak jest ogólnie... Dwie przegrane, dwie wygrane, to tak średnio dają punktację. No tak wypoziomowane, powiem szczerze. No, to jeszcze tylko... No, ale jest dobrze, jest nie najgorzej, nie na końcu.
Dziękuję bardzo, Kamisz. Dziękuję bardzo, pan Radosław. To była przyjemność. Czysta przyjemność. Kiedy amarenka? Kiedy amarenka? Ej, właśnie. No chyba jak się cieplej zrobi, nie? No, to myślę, no. Na zimę to nie ma sensu. No, ale możemy nadrobić. Ja jestem bardzo za takim planem. No, to brzoskwiniowa chodzi za mną. Mówisz, że ci się spodobała bardziej niż oryginał? No kurde, no przecież to wiesz, to dobre to było. To w ogóle piękny wyjazd był. Był, ja go nadal bardzo ciepło wspominam. No, powtórzymy to kiedyś. Ławeczka dalej stoi w Poznaniu, więc zapraszam. No, to ja wpadam. No, dobra. Trzeba się zrobić cieplej. No to czekamy dalej. Nie wiem, czy dalej, na poczekalnię, nigdzie nikogo nie ma, czy... Wiesz co, chyba tak. Dobra, to kaman. No, to my jesteśmy tutaj. Sobie tam ciebie tabelę. Tam granatnikiem tam tak jakoś ma tam ciebie. No, ujiłem. Nie miałem pomysłu, co z tym zrobić. Halo. Halo. Witam, szanowny grono. Halo. Ja miałem lagi, chciałem zgłosić, co jest z serwerami. Słuchajcie, sorry, siostra nie wiem, czy nie powinniśmy przerwać turnieju albo. Ty, Łosiu coś długo walczy ze Slayproxem, co się tam dzieje? Łosiu podobno wygrał jedną walkę. Wow! Co? Czekaj, sobie odpalę. Tak słyszałem. Dobrze, niech ktoś zgasi Slaya. Ładnie tam. No kurde, ja tu wynik chcę, a tu reklama Star Treka. Czyli co, wszyscy rozegrali czwarte rundy, tak? Tak jest. Tak jest, no. I guess, maybe? Zaraz czwarty raz, dwa, trzy, nie. Osiu. A jak tam ciska go? Bo ja nie mogę niestety na tym setupie oglądać tego. No Łosiu bardzo sobie ładnie radzi z Adriankiem, z tego co widzę. Pierwszą przegrał w tej części. A kim grał Łosiu? A teraz jest... A nie, ciekawe, kim grał w tej pierwszej walce, którą wygrał. Ale Łosiu wygrał rundę, czy cały mecz? Nie, całą walkę chyba, cały mecz. Holy Czyli będą shit. Mieli remis, bo teraz Adrianek wygrał. God damn it. No ale to skubnięte punkty Slayproxowi, to no. Kurde. No. Wow. O tak, niech ktoś jeszcze Slaya rozwali, jeden. I może nie wejdzie do finału wtedy. Jeden rudy wygrywa. To chyba nie ma szans na to już. Czy są? Nie, Adrianek ma punktów. Nie wiem. No jeszcze trzy mecze tak naprawdę, a więc sześć jeszcze... punktów ma. Ja nie wiem, a nie, bo będzie miał za remis teraz jeszcze. No to 7 będzie miał. Dzień dobry. Co nam się stało, Łosi? Opowiadaj. No nie wiem, co się stało. Remis. Kurde. Jak to? Że wygrałeś z tym, ze Slayproxem? Raidenem. A, czyli ból piorunów. No proszę. Łosiu, prawie się bijemy. Nie do mnie takie pytanie. Slayprox, żebyś ty słyszał, jak tutaj już wszyscy się dzielili tym, dobra, to jeszcze ten, tamto, to zaraz może nie wejdzie, zaraz odpadnę. Już tutaj, jak reprezentacja Polski, stary, już nice. Były takie knowania, wiesz, kto z kim ma wygrać, przegrać, już matematyczne tam... już, wiesz. Tak. Możemy. Znaczy, powiem tak, Łosiu, nie wiem, co on robi, powiem tak, Łosiu skakał jak chory Raidenem. Tak, bo Łosiu skacze, to mówiłem, no. Ja zgłupiałem, ja nie wiedziałem, co robić. Łosiu skacze. Jest. Łosiu skacze. Łosiu, zapkę przyjmij. Ale to cieszę się, że nie tylko ja zostałem pokonany przez kauczukowego łosia, który się odbija od ziemi, nie? Czy my zostaliśmy jako ostatni teraz, tutaj? Nie, no. Nie, jeszcze trzy mecze. Piąta runda, jeszcze trzy mecze. Zapraszam cię, Łosiu. Każdy z każdego razu. Czemu ty Łosia zapraszasz, Kromek? HS, kto zaprasza? Ogarnę może CTS-a i HS-a. Ja z Kromeczką teraz, tak? To ja was zaproszę. A ty nas zaprosisz, dobra. Tak. A gdzie ty mi wysłałeś to zaproszenie, Kromek? To chodźmy CTS-a kanał wyżej na kanał. Co ja to daje, jasne? Łosiu, Kromka, chodź. Nie. Halo. Halo, dzień dobry. To czekamy na zapkę. To będzie oklep dla mnie, kurde. Jak sobie radzicie w tej chwili? Ja dużo remisuję. Z Juchim zremisowałem, z Łosiem zremisowałem. No ja mam... Kromkiem wygrałem i z Radkiem wygrałem. No ja z Radkiem teraz miałem przegraną. Zaskoczył mnie Przegrałem totalnie. Przegrałem z Radkiem? Tak. O, dobrze. Ej, to może mam szansę. Dobra, wysłałem wam zapki. A szedł, bo faktycznie to... jest. Okay. Kim ty HS grasz? Łosiu taka cegła, skacze jak Skorpionem i Scarlet. Okej. Okay. Mi kazali grać Sub-Zero i Noobem, więc z tego się trzymam.
a ja nic innego i tak nie przygotowałem. Właściwie nic nie przygotowałem. No ja też nic nie przygotowałem. Tak, jesteście na wizji, uspokójcie się. A, cichutko. Ćwiczyłem, tysiące godzin spędziłem, wiesz? Ale nie tymi postaciami akurat. Jedno kopnięcie ćwiczyłem cały czas, bo ktoś tam powiedział Bruce Lee, że 10 tysięcy kopnięć czy no, coś. No ale teraz jaki masz piszczel, gościu? Ja no. Przez długie godziny ćwiczyłem wszystkie postaci z drugiego dodatku. Robisz. Dobra. Czekaj, co ty też? No ja przez długie godziny ćwiczyłem wszystkie postaci z nowego dodatku, ale aktualnie na mnie działają, więc niestety będę musiał się... To miał przed czasem dodatek, no. Skubany. Ja pierdzielę. Okej, okay, CTSG, niby taki miły, jednak brand risk. No. Dobra, powodzenia panowie. Dzięki, dzięki. No już wam tabelę ściągam, już macie. Dobra. Ja zakontestuję twój wybór areny. A ja kliknąłem pierwsze lepsze. O, ja w ogóle jeszcze nie kliknąłem, teraz jest. Dobra. I teraz się będziemy bić o wybór areny, a potem normalna walka, czy jak? No, ja wygrałem, więc mamy 1-0. Aha. Powiedz mi coś. No. Czy ty grałeś tego Mortala dużo? Nie. Tyle, co grałem na ostatnim naszym turnieju. Okej, rozumiem. Czyli zakładam, że nie wiesz, czy zwykłe ciosy można wzmacniać, czy tylko kombosy? Nie mam bladego pojęcia. Okej. Okay. A czekaj, o nie, nie przypiąłem sobie. Mogę sobie przypiąć? Co chcesz sobie przypiąć? Czekaj, teraz spauzuję na szybko, coś zobaczę. Dobra. Jak będziesz ready, to mów. Dobra, ready. Dobra. Już ready. Już walczymy? Tak. Rozumiem. Uuu, tepki. Nie! O, już przegrałem ten pojedynek. Na szczęście, ale już leciało do mnie. No jak ja mam te twoje teleporty w ogóle blokować? R2. A jak z tyłu to nadchodzi, to i tak R2 zblokuje? A w sumie tak. Twoja postać się automatycznie obraca, tylko ja się staram to tak timować, że akurat jak coś robisz. Aj. O! U! Powiem ci, że na razie wszystkie Fatal Blowy, które na mnie zastosowano, weszły, natomiast mój wszedł tylko jeden. To na pewno lagi. Nie blokowałem przecież! No przestań, chyba żartuję! Nie! Dobra, przecież mnie wywalą z mieszkania zaraz, sąsiedzi. O, mój pod... To jest seto, 2-0. Ja się poddaję. Kurwa! Aj! No ci kurde się mszczę chyba w końcu. Nie wiem, ja... Okej, okay, ja jestem kopany po... No dobra. Czekaj, bo ja nie wiem, jak to się coś robi. No. Ja po prostu, wiesz, w Destiny ćwiczyłem używanie stazy, więc mi teraz subem idzie dobrze. Ja robię sobie screena tego, że zdobyto szacunek 0. No fajnie było. O. Ja pierdolę. Okej.
Czy ty HS sobie przypinasz umiejętności na ekran? Tak. Aha, ale ty to robisz w grze czy na karteczce? Wait, what? Grze. W grze. O, to ja nie wiedziałem, że tak można. To będę z tego korzystał. Wchodzisz na starcie do opcji, wchodzisz w listę ruchów i trójkątem przypinasz kombosy. O, fajnie. Znaczy ja teoretycznie pamiętam, tylko one mi nie wchodzą. Mi właśnie, nie wiem, w tej walce z tobą teraz, to ja mam wrażenie, jakbym miał input laga 1000, dosłownie mi nic nie wchodzi, ale może jestem gównem po prostu. No my mieliśmy teoretycznie tak. Pinga 2x3 kreski, więc coś tam może być na rzeczy. Aha. No bo poznałem trochę kombosów do Skorpiona, a udało mi się zrobić może jeden. No czemu to nie wchodzi? Czy ja znowu mylę kwadrat z trójkątem? A, oczywiście, dobra. Ach, i oczywiście musi wejść. Czy mi to kiedyś wyjdzie? No, i co? Nie wejdzie. Zablokowałem, no. Byłbym wkurzony, jakby ci weszło, powiem ci. Możemy się tak bawić? Możemy, nie? A, znowu, czekaj, o dobra, nieważne. Zaraz sobie wyłączę. Aj! Ale koszulka do prania od razu, nie? Aj! Oż ty! No już, już starczy! HS, nie robimy! No i kurde, zrobił mnie typo! Nie wierzę, wszystkim Fatal Blowy blokują! Ja pierdolę! Ja nie miałem w tej rundzie z jakiegoś powodu w ogóle, więc no. Bo dzisiaj chyba jeszcze nie zregenerował po poprzedniej, chyba jest jakiś cooldown na tym, tak mi się wydaje. Kurwa, no nic, no to ładny remisik mamy. Przestałem oddychać jak od połowy HP, aż mi jest kurwa dziwnie w głowie teraz. Pójdź, bąka, będzie lepiej. Ale bąki to mi się w głowie chyba zbierają właśnie. No właśnie, o tym mówię. To możesz nosem puścić. No już lepiej. O, Jezus, dobra, 1-1 z typem. Uff! To nie ma co fajne walki. Jednego jeszcze! Wait, przegrałem jednego? Moment, przegrałem któregoś czy nie? Czekaj, tabelkę zobaczymy. Nie, zero przegranych. Uff. 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 Kurczę, ja tak.
cały czas się zastanawiałem, czemu ty tak uciekałeś od CTSG tą Scarlet. Byś go kurde zmiażdżył na bliski dystans. Też mi się tak wydaje. Ja nie wiem, dziwnie się grał tą. A ten. Tą walkę. Szczególnie, mam wrażenie, że ten... kto, Graba jest marnym hostem. Kappa. No to prawda, no. W sensie, ale nie, ten... nie mówiła komentowania. To nie był pocisk. Nie o to chodzi. Nie, ale... po prostu miałem wrażenie, że bardzo dziwnie mi kombosy nie chcą wchodzić i się bałem. A, ale to, a, bo nie wiem, czy to jest u mnie jakaś kwestia, ten, czy to my gramy na serwerach ogólnych chyba, nie ten. Tak? To nie wiem, coś tak mi się było. Nie wiem, może minę siada, czy coś. Ale faktycznie, jak zaczynaliśmy rundę, to mówię, były 2-3 kreski połączenia z HS-em. Mhm. A może to musi się wczytać gdzieś tam chwilę, czy coś. Poza tym bałem się CTSG, bo był cholernie groźny, on cały czas nawalał. Co pod szodem, to nawet jak zaczynałem jakiś kombo, to on mi je był w stanie przerwać jakimś niskim kopniakiem i od razu zaczynał swoje. Ja cały mecz myliłem kwadrat z trójkątem, więc no inaczej to widzę. Okej. Dzień dobry, chciałbym zapisać syna na korepetycje z figur geometrycznych. Tak, tak, tak. Ale tam rozumiem, że co, jakieś tam trapezy, tak, jakieś ten stożki. No nie, kwadraty, trójkąty. Już rajdy udowodniły, że mamy z tym problemy, tak? No właśnie, w sobotę, no okej, okay, no czym będziesz trzeba pouczyć szybko. PDF-a ci zrobimy, co to jest, będziesz sobie czytał. Dobra, sticky noty sobie przykleję na monitorze. Gra, żeby... Wiesz, że CTSG zamiast przypinać umiejętności w grze, to miał karteczkę przyklejoną do monitora? Miałem taką myśl może, ale tak jeszcze nie zrobiłem. Okay. Ale ja na przykład też bardzo dużo rzeczy wolę na przykład mieć zapisanych analogowo, to jakoś bardziej stymuluje mój mózg, nie? Wiesz, na komputerze jak coś zapiszę, to mniej to na mnie oddziałuje niż taka karteczka na przykład. Sam czyn zapisywania, tak, bardziej no, się... bo to też jeszcze tak... Wrywa utrwala, się no, ale... no. Utrwala. I ta karteczka tak potem patrzy na ciebie i próbujesz ją olewać, ona tam jest dalej, nie? Ja się tak w szkole uczyłem, że sobie robiłem sobie notatki i pisząc po prostu się uczyłem, bo inaczej nie byłem w stanie niczego zapamiętać. No, też tak wolałem. No dobrze, ale ładnie. No to HSX, zachowałeś przewagę tak naprawdę tego punktu nad CTSG. Z kim jeszcze HS grasz? Pewnie z Adriankiem. Nie, ze Spiralusem jeszcze. Ja też z Adriankiem jeszcze nie grałem. No to ze Spiralusem życzę ci przegranej, bo z Adriankiem nie muszę. I powodzenia w walce o trzecie miejsce. Wow, CTS, a dlaczego takie strzały w ogóle? Co jest grane? Nie wiem, jakby... Myślałem, że my ziomki. Musiałem objąć którąś taktykę, albo jestem super ziomkiem, albo jestem wrednym hamem i tak po prostu mi się wyrandomowało w tym momencie. Okej, okay. Rzuć jeszcze raz kośćmi, co? Ja ci życzę powodzenia. I a ja przyjmuję, a ja przyjmuję, no słuchaj, nie będę przyjmował. Uprzejmy. Trzymam kciuki za ciebie CTSG, abyśmy spotkali się w finale. Dobrze, HS, może tak być, dziękuję. Wow, co za gnój. Co? O, nieźle. Dobra, to ja się na razie jeszcze wyciszam. A do poczekania chyba lecimy, nie? Tak, tak. To come on. User left your channel. Halo, halo. Microphone muted. Bo myślałem, że CTSG to jest spoko ziomek, nie? On teraz zrobi z jakimś tekstem, o, życzę ci, żeby ci Spiralus wpierdolił. No bo my z HS-em się będziemy musieli bić na punkcioszki chyba o drugie miejsce na razie. A ja tak typa chwalę, nie? Wszędzie co z kim gadam o CTSG, to zawsze mówię, Boże, jaki to jest zajebisty typ, no chyba najbardziej pozytywna osoba, nie? I turniej Mortal Kombat, no wystarczyło godzina 30, żeby go zmienić w jakiegoś toksycznego po prostu. A co, to chyba nie poznałeś się CTS-a, kurde, przecież ty wiesz, kiedy ja byłem miły? Nie wiem, zawsze jesteś taki sympatyczny, mam wrażenie, pomocny. To są pozory! Jak napisałem, że chciałbym zagrać sobie w pewną grę, to mi wywaliłeś esej na 4 kartki A4. Co mam robić? No to tak, mówię, no to było bardzo. A, bo to było flexowanie się! To myślisz, że ja uprzejmy byłem. Flexowanie! Okej, dobra. Ja tu cały czas mylnie odczytywałem, że jesteś spoko. Dobra, co też. Dobra, przynajmniej już to ustaliliśmy. No, dobra. Życzę ci, żebyś nie wszedł do top 3. Dobra. Dobra, ja idę jeszcze sobie przegrać z High Style'em i tyle, i będzie komplet. Czekaj, bo teraz jest co? Teraz jest... Ja z CTSG mamy tyle samo punktów. No ale jeszcze jest jedna runda, czy nie? Tak, jeszcze dwie są. Jeszcze ze Slayem i... Kromkałosio, Slayprox CTS, HS Spiralus. Nie lubię tej gry. O, Slayprox i CTS, super, to mi się podoba. Dobra. No jeszcze z Adriankiem i ze Spiralusem grałem. Ja mam teraz, napisała mi reżyserka, że z HS-em, a no Kromka CTSG. I Łosi już grają 6. spotkanie, no chciałem to pokazać, dobra, pozdro. No to właśnie dlatego, wiesz, dlatego czekam tutaj. Teraz na streamku zobaczę. Oni się rozpędzili po prostu. To kto, co Graba, decyduj, kto?
To czekajcie. Bo ty, Juchi, miałeś chyba jeden meczek tylko pokazywany, to mogę twój pokazać z Niedaradkiem teraz. O matko, pierdziel! Wow, czat, naprawdę. No, dziękuję, graba. Kim grał Łosiu jako pierwsza postać? A co, też wygrał? No ze mną wygrał. Kromko wygrał. A Raidenem to... grał chyba. No, Raidenem i? A, i nie Skorpion. Wiem. Co też nie wiem. Skorpion, czy... okej. Okay. Co, bo Scarlet, bo nie wiem. Czat mi mówi, że plujesz mi w twarz, a ja nie dość, że mówię, że pada, to jeszcze oddaję ci parasol. O! Tak se typa urobić, każdemu życzę. To co? Jeszcze no dobra, tak, to możemy zapraszaj. Rozgrywać, no dobra. To ja mogę iść się z Jackiem bić, czy nie? Czy yes. Czekamy? Pewnie, yes. Że tak. I'm ready. Dobra. Jeszcze ci za to zapłacimy, gościu. Kurde. To Spiralus mecz 1, chodź na Rivals tam. Pronieście? Czy... No, możesz mi tego drugiego. A mecze to jest ze sobą, tak? Teraz? No chyba tak, to chodź na mecz 2. Dobra. Dobła. Zakładasz lobby? Ogar, jesteś człowiekiem PlayStation. Dodasz mnie do gry? A my się nie mamy w znajomkach? Chyba nie, ale to możesz po prostu, jakby jak tworzysz pokój, to możesz wyszukać gracza. Ale ja chcę cię dodać do znajomych. A, dobra, dobra, to dobra. Ja przyjmę, dobra, dobra. Jak masz Slayprox? Slayprox i kaczkę mam. Z 2x czy jedno? 2. Patrzę. Masz kaczuszkę, dobra, poszło. Dobra. Przyjmuję. I to jest tak, prywatny pojedynek. Chyba ja dodałem. Mhm, dostałem powiadomienie, tylko nie wiem, czy mi odświeżyło. Dobra, inaczej, jeszcze raz. Zaraz, zaraz. Kim ty tam sobie grasz? Liu Kangiem. Okej. Okay. A ty czym? No mi kazali Sub-Zero i Nuba brać. O kurczę. Problematycznie. Dobra, wyszło zaproszenie. Dobra, to akceptuję. Boję się, ale słyszałem, że dwa remisy miałeś. Z kim zremisowałeś? Miałem, ja nawet przegraną miałem. Czekaj, ja przegrałem z Radosławem. A z Łosiem jak ci poszło? Z Łosiem spokojnie. Z Łosiem spokojnie. Łosiu tak mnie zmylił tym skakaniem w pewnym momencie. Tak, on skacze dużo. Zgłupiałem, wiesz. No, on tak skacze jak szalony. Tak, co jest? I tak, wiesz, w ogóle już przestaję, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale on ci skakał, czy on po prostu latał po mapie Raidenem z killami? Skakał mi, po prostu skakał przed twarzą mi. A ja tak, okej. Okay. I wiesz, i tak myślę sobie, podbródkowy. Dobra, ale to tak... No i pudłowałem. Nie wiem, dla mnie to jest cały czas jedna wielka loteria. Obojętne. Pamiętam, jak miałem słaby komputer i wyszedł Mortal Kombat X. To tak średnio mi to nam działało. Dlatego teraz fajnie, że na konsoli, bo nieważne jaka mapka, wszystko będzie działać. Ja z Mortalem to najwięcej doświadczeń mam jeszcze z Pegasusa. Potem trochę porzuciłem serię. Oj. Ogólnie mordobicia. Oni na bank? A nie, czekaj, Liu Kang z Sub-Zero mają jakąś postać? Mają. Znaczy, Boże, historia. Ja chyba nawet story tutaj nie skończyłem. Aha. A. Oż ty. Oj. Ach, wiedziałem.
No w końcu musiało pójść, nie? Miałem, ja mam takiego pecha do Fatal Blow w tym turnieju, już to jest masakra. Siądzie do zera? Nie. Ach! Nice. Bliziutko. O! Dobra, odpalił się. No już 5 mi dotykała twojej twarzy. O, to sprytne było. O, ja też tak mogę. I kontynuacja. O, nie wierzę. Nice, nice. A no w sumie tak, ty, ja nie pomyślałem. Dopiero czat mi pisze, że ja przecież jak mam takie problemy z Fatal Blowem, to najpierw mogę mrozić. Możesz tak zrobić? No pewnie mogę zmrozić, a potem Fatal Blowa puścić. Wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu. Znaczy, jestem prawie pewien, że wtedy ten Fatal Blow zada mniejsze obrażenia, bo w Mortalu tak? To tak jest, że tam... Okay. Znaczy nie, no i tak się opłaca, wiesz, jak masz nie trafić, a trafić, no to zdecydowanie lepiej trafić, nie? No, jasne. Ale to tam, wiesz, to tam niedużo jakoś pewnie mało zadaje. Znaczy, bo to jest tak chyba, że z każdym kolejnym ciosem procentowo mniej zadajesz, żeby, wiesz... Mhm. Żeby tam nie było, dlatego, żeby komba nie było aż tak chyba OP. Musisz jeszcze wariant wybrać. A, sorry. Noob. Tybot. Kurczę. Straszna jest to postać. Nie wiem, od te klony swoje tworzy trochę ten. No on jak z tego co mi czaty pisały, to on faktycznie jak już nie masz pomysłu na nic i chcesz tylko maszować, to faktycznie masz szansę tym coś ugrać. No. True. Wow. Nice. Ach. No, ledwo. Już liczyłem na moją linkę, że ci to jakoś zastępuje, ale w sumie niestety nie. O kurczę. Ledwo. Ledwa wygrano. O co? Noż kurczę, nie ma z tobą szans, panie. Czekaj. Ja chcę ten friendship. A daj. Ja też żadnego nie umiem. No cóż, no do wyniku takiego się spodziewałem, ale bardzo przyjemnie się grało. Bardzo fajnie się grało. Nie, bliskie to były giereczki, to jest spokój, to mogło w dwie strony pójść. Wiesz, kurczę, na ile miałem? 2%? 5? Wiesz, no to było takie, wiesz... No tam na początku jeszcze było tak kontaktowo. Im dalej w mecz, tym gorzej. O, to już wyjdź. Dobra, do poczekalni chyba, nie? Tak jest, wracamy. Channel switched.
User joined your channel. Microphone muted. No nic, no ze Slayem nie mogło być inaczej. Dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. To oznacza, że mam co, dwie przegrane już. Czy ja będę wszystkie mecze komentować? Tak, tak, tak. Znaczy, pokazujemy część meczy, bo się reszta odbywa równolegle. No ale trzymamy się tej trzeciej chłopaki, pozycji. Chłopaki, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale udało mi się zremisować ze Slayproxem. Tak, wiemy, wiemy. Słyszeliśmy. Wszystkim o tym opowiadam. Wszystkim. To jest mój achievement turnieju, ja już w ogóle mogę odchodzić, wiecie. Dobra, zawieszam ale rękę to już na kołku. My widzimy, że ty masz 20 poziom na tym koncie. No bo ale wiesz, co to oznacza, że przeszedłem fabułę. Właśnie, no, Slayprox, który masz poziom? No my gramy siódmą ostatnią, wiesz, Łosiu? A gdzie się sprawdza poziom? Mam czwarty już. No, a który miałeś ale w dziesiątce? Ale polecam fabułę, jest super. W dziesiątce miałem 109 godzin gry. Okay. Bagatela. Nie, 109 mam na tym, na tej innej platformie. Dobrze, czyli co, została ostatnia runda, tak? Rozumiem. No, ja teraz ja będę z Łosiem cisnął. Ja ze Spiralusem, on jeszcze z HS-em ciśnie. Czy tabela się zaktualizowała? Jak to jeszcze wygląda? Aha, jeszcze HS gra, tak? HS jeszcze tak, gra, tak. Jeszcze HS ciśnie. I dopiero właściwie chyba zaczęli drugą rundę. No to ciekawe, może tutaj jeszcze się potoczyć wszystko. No może być jeszcze ciekawie, tak. Właśnie słyszałem, że fabuła podobno jest fajna w tej giercie. To chyba właśnie bardzo jest, jak na mordobicie jest zaskakujący. Nie, kurde no. Ja wiecie co, aż się dziwię, że kurde jakaś kolejna część filmu nie powstanie Mortal Kombat, przecież to jest a takie nie lore. Czegoś? Nie wiem właśnie. Wiesz co, każda, która wychodziła była mierna strasznie. Ale one miały taki swój urok właśnie przez to, że takie były. Ja czuję, że one specjalnie takie były właśnie. Znaczy no ta pierwsza, to ona tak, ale reszta... Pan Drognan, już, no raczej powstaje. Za pierwsze miejsce ci nie powstaje, wygra kluczyka, widzicie? Ale za drugie i trzecie jest no to klucz na PS5. Oni grają, którą grają? Więc nadal kibicujcie. Szóstą. Znaczy nie, przepraszam, chodzi mi... A mecz? Mecz. To nie wiem. Microphone activated. Tam widzę, że Hajasik sobie tam rozłożył listę. Okej. Okay. Czyli co, czekamy na nich, aż oni skończą, nie? Chyba. O właśnie, Radek, bo ty wiesz, tą listę można przypiąć od razu całą, czy trzeba poszczególne kombosy nie, osobno? Nie, musisz poszczególne kombosy osobno. Czaję. Dlatego to jest najlepiej robić, kiedy jest scenka, wiesz? Aha. To ja chyba ten, bo Łosiu miał jeden meczyk pokazywany, to teraz jeszcze Łosia możemy pokazać. Z Niedaradkiem. Przed chwilą był Niedaradek pokazywany, ale... Ale Łosia też pokażemy. No, to będzie ciekawe. No i lepszy. No i HS wygrał. Ciekawym. HS wygrał, tak? Dwa? To znaczy wygrał drugą, bo nie wiem, jak się potoczyła pierwsza. No, zaraz zobaczymy, jak powiedzą. No bo jeżeli wygrał teraz dwa... No to się oddala w tabeli. To tylko CTSG mógłby jeszcze przegonić. Nie, no jak CTSG? To... Aha, nie, jak dwie wygrał, no to bo nie. Bo HS teraz kończy swoją ostatnią, czy jak? Czy teraz HS jeszcze grał... z Adrianem? Nie, jeszcze jedna będzie. Ja jeszcze z HS-em nie gram. No właśnie. Czyli HS teraz ma zero. Ja nie wiem, czy widzicie tabelę. Slayprox wygrał wszystkie bitwy oprócz jednej, bo ze mną zremisował. To prawda. Fakt. Bo ze mną zremisował. Tylko ty go ograbiłeś z punktów. Da jest, nie? Kromka jesteś? Słyszałeś? A właśnie, gdzie jest Kromka? On żyje, Kromek. Halo? A nie, bo nie, Kromka z Juchim już walczy. Tak, ta, bo... Albo przywalił jak... mikrofon i go znowu nie słyszałeś, jak co? Jak mu się śpieszy szybko, ten. Kurwa, Kromka, wiesz, już... Ja już mu 30 razy powiedziałem, ej, Kromka, słyszałeś? Zremisowałem ze Slayem. KURWA! Tak było, nie, Kromka starał się tak taktycznie, tak. Ja też się pod nim nie spodziewałem, myślałem, że chłopacy coś tam grali wcześniej. Ale stary, ale bardzo fajnie się grało. Zremisował z tobą, no. To jest skuteczne. Jeżeli coś jest skuteczne, to znaczy, że jest dobre. Ja się zdałem na instynkt. A Danek, ty masz Slayprox na... Naprawdę, prawda. Boże, kto tak sapie? Ty? Nie. Masz taką kaczkę? Radek. Radku.
Okej, to pozycja. Ja wiedziałem, że mikrofon w trakcie naszej walki, więc. Że coś się stało tam między nami. Że Łosiu zremisował ze Slayproxem. Było dużo walki w parterze. Byczku, byczku. Tak jest. Prawdziwe miłosne zapasy. No dobrze. Byliśmy łeb w łeb, prawie cały czas. To ja, no dobra, to już będę was zapraszał, no to jak tam ci zaczęli, no to... Adrian, przyszło ci? A, już patrzę. To my się przenosimy na Rivals 3, tak? Albo na komentatorkę, gdzie tam chcecie. Nie, bo Kamil, my jeszcze czyli mamy, nie? Czyli Łosiu tak, i tak, nie tak. Da Radek, to chodź, tak? Chodź na trójkę może teraz, co? Dobra, dobra. A czy ja mam zakładać lobby, czy ty chcesz? I teraz, kurde, z racji mojego genialnego setupu muszę zmienić input w monitorze. I przenieść sobie drugie konto. Teraz, kurde. Mogę cię przenieść, jak chcesz. Okej. A, ty mnie nie słyszysz jeszcze. Jakim cudem tu jestem, a tu mnie nie ma? A słyszysz mnie? Słyszę. A, bo widzisz, ja cię mogłem przenieść po prostu z tamtego kanału, byś nie musiał zmieniać. Nie, dobra, mówię, ja mam po prostu stary... Mam tak wszystko rozpiżdżone przez to, że mi jedna karta wysiadła, że to jest cud, że to w ogóle działa, nie? Czaję. Już cię zapraszam. Ale coś się dziwnie słyszę. Halo, halo? Przerywał trochę. Ciebie też przerywa, więc ja nie wiem, czy ty nie jesteś z internetem teraz. Ale to nie z moim, bo tak patrzę, ja nie mam pastrotu pakietu. Poczekaj. No, u mnie stream jest stabilny. To jest, że tak powiem, o, jak głośno. Słuchajcie, to jest pojedynek z Wielkopolski. My z Kamilem jesteśmy tutaj sąsiadami z WLKP i gramy tutaj o honor. Derby Poznania. Dokładnie, to będą stukające się rogami koziołki. Dokładnie. Znaczy, nie oszukujmy się, nie? Ja będę tym, który będzie głównie stukany, nie? Ale... Czekaj, no, powiem ci, że ja na przykład się nie spodziewałem, co jest... Ja się na przykład nie spodziewałem przegrać z Juchim. Akurat ze wszystkich to się Juchiego chyba najmniej spodziewałem, a mnie tak porobił typ, więc to jest kwestia jak gdyby chyba podejścia przeciwnika, nie? Wiesz co, my z Juchim miałem dosyć równą walkę. Z HS-em prawie wygrałem, to był dla mnie hit, myślałem, że dostałem soczysty wpierdziel. Ale w sumie tylko mi się udało na razie wygrać z Łosiem, nie? Czaję. Więc... Nie powinien mieć zbyt trudnego zadania. Skraus jest pasywny w tym związku. Spadaj, kognitor, stary. Kurde, trzymam ja ze słowo. A kim sobie grasz głównie? Stary, ja pierwszy raz gram w Wortala, stary, od pięciu lat, nie? Ja w ogóle wziąłem... Powiedzieli mi, weź tą czerwoną, bo ona jest dobra dla nubów, nie? A ja słyszałem, że tego, że... że Scarlet to chyba na blisko? Na blisko? No ma przecież te swoje, o. Ale mi wszystko przechwytuje od ciebie. W sensie z dźwięków moich? Tak, przechwytuje mi twoje dźwięki i bardzo mi przerywa ciebie. Wiesz co, bo mi niestety porąbało się wszystko na setupie dzisiaj, więc nie, faktycznie może nie działać. Wysiadła karta do przechwytywania, nie widzę połowy rzeczy, nie słyszę gry. A, mam tabelę, czekaj, sekunda. Dobra. Mam tabelę wrzuconą na ekran, nie widzą gry. Dobrze, już jestem jak coś. Dobra. Uuu, dobra, zgasiłem ci Fatal Blow'a. No super, a tego się bałem. Kurde! Aha, nie zdążyłem. Nie, o, ale to nawet lepiej wyszło. Nie, kurde! No nic z tym nie zrobimy, proszę państwa. To tak...
No, ale efekciarstwo jest po twojej stronie. No, stary, wiesz, takie natarcie łez, chociaż coś ładnego na koniec. A. This is the end. I dalej nie sprawdziłem, kurczę, tych kombosów. Czekaj, wariant. Tylko nie szczepionkę. Spójrz, to moja szczepionka już dzisiaj tak obita, że... A on chociaż mi pozwoli umrzeć z godnością, nie? No, mogłem ci dać się wywrócić. Dobra, ale słuchajcie, mam jeszcze szansę, słuchajcie, to nie jest tak, mam szansę chociaż... Jeszcze może remis wyjechać. Jeszcze wszystko się może zdarzyć, jeszcze mamy rewanżyk. No, Łosiek wygrał jedną rundę ze Slayem, nie? Co jest dość niesamowite. Tak, a on jest naprawdę, kurde... Dobra, słuchajcie, co my tu... Aha, to teraz mój pomysł się poszedł walić na ten... Ale dobra, spróbujemy na koniec, zaraz... Gdzie to był ten od kapelusza? Nie ma Raidena? Raiden jest, to jest trzeci rząd, czwarty. Czwarty w trzecim rzędzie. Zobaczymy. Zmiażdż go teraz? Dobrze. Jak teraz ładnie poprosili, to się zastosujesz. Dobrze, teraz zmiażdżę. Dałem mu wygrać, że myślał, że jestem cienki, a teraz pokażę swoją moc. Ja no bym w sumie już żadnej umiejętności nie kojarzę jeszcze, mimo że już kilka rund grałem. W ślizg cienia, zabij teraz spróbujemy to zrobić. Śmiechem. Nic innego nie robię, cały wieczór próbuję zabijać śmiechem, nie? No i dobry start. What the fuck, boys? A to działa, dobra. Działa. Nie, no dobra, to będziesz... No nie rób jaj! No O, dobra. Tego się starałem uniknąć. To było bolesne. To jest w ogóle jakiś system tych... Tak, ale ja nie mam pojęcia, jak to działa, nie? Ja zgaduję, że po prostu podczas wprowadzania ciosu, jak komuś sprzedasz bułę, to jest dużo mocniej. No i teraz, dobra. No, masz to. No nie! Już się ratuję, czym mogę. No nie, no to jest... To już jest nie do ten. Tak jeszcze patrzę, ale nie. No nie! No! Nie może się... Mówię, bałem się tego fatal blowa z twojej strony. Dobra. Dam ci upaść. No cóż. Ale to chociaż były dobre emocje, słuchajcie, były dobre emocje. Działo się. Ja się dobrze bawiłem, naprawdę. Ja jestem z siebie bardzo dumny. No cóż, to dziękuję bardzo za meczyki. No ja również bardzo dziękuję, bo to było bardzo odświeżające doznanie. Ja serio mam nadzieję, że takich turniejów będzie więcej. Ja nie gram w bijatyki na co dzień, ale jak już te turnieje się zdarzają, to autentycznie się przy nich dobrze bawię. Tak, to jest mega spoko, nie? Aha. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w cokolwiek związanego z bijatyką, ale to było bardzo fajne. Ale chyba sobie będę cyklicznie robił raz w tygodniu taką godzinkę z Mortalem, nie? Taką... Tak, żeby, kurde, utrzymać, kurde, jakieś tam połączenie jakąś z grą. Kondycję i świadomość kombosów. No, to się zgadza. Dobra, co, wracamy chyba do jego na poczekanie, nie? Tak, a mógłbyś mnie przerzucić tam ze sobą? Pewnie, już przerzucam. Dzięki. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Channel switch. Dobra, sam my.
Juchi, jak tam? Z Kromką wygrałem. Ale nie wchodzę dalej. Raczej. Mam 6 punktów, więc no. A jak tam u was? Wiesz co? Było bardzo miło. Rozgrywka była wielopłaszczyznowa. Wtedy znowu spijane biedzie, no nie no. Przytulaliśmy się w każdej pozycji. Co ty za produkt sprzedajesz, halo? Kurde cię. Ale czekajcie, czy mi teraz Juchiego mi też przerywa? Co jest? Muszę zrobić speed testa szybko. Bardzo dobry pikarnik, grzeje z góry dadu, tak, tak. Jak on głowę wsadzi, to odetnie głowę. No, bomba. HS, kurczę, zasłonił tak, że nie wiadomo z kim gra. A nie, mogę zobaczyć po TS-ie przecież. Może. Ze Slayem. O, już jest okej. Okay. Już jest okej, okay. Już powinno być dobrze, ludzie. Ale tu jest jeszcze jakiś mecz o ostatnie miejsce albo coś? Nie ma. Nie, jest o trzecie i o pierwsze. Czyli co? Czyli no jak... top 4 się jeszcze zastanawia, co dalej. A Juhi, ty jesteś w którym top? Ja jestem tym top 8. Ten dolny top. No bo ja widzę tak, ty Spiralus jesteś na dole, ja jestem na dole z punktami, Kromka jest na dole i chyba Łosiu. Bo Łosiu dostał od niedoradka, tak. Czyli Łosiu, pomimo że wygrał jedną rundkę ze Slayem, też jest na dolnej no części tabeli. Z tego co widzę jest tak, Slayprox jest na pierwszym, HS jest na drugim aktualnie. Chociaż biją się, oni się biją o pierwsze miejsce. Potem jest niedaradek. Pizza też wchodzi do czwórki. O, nawet mogę... Serio wypadam z finału? Czekajcie. No serio. Gdzie jestem? Radek ma 10 punktów! Co byście tak nafidowali Radka? What the... Kto grał na Radka i co grał? No siema. No siemaneczko. Co się stało? Byłeś cały czas na drugim miejscu, na samym końcu. Ja nie rozumiem, kto nafidował tak Radka? Ty, no to mogłem ziomeczku, być ja. 5 wygranych wszystkich. 2 przegrane, 0 remisów, ziomeczku. Idę bez remisów w tej walce. A będą jakieś nagrody dla dołu tabeli, dla tych, którzy specjalnie podłożyli dla was? Ja tu wrzuciłem wam link na Rivals na poczekalnię, to możecie zobaczyć. Ja wrzuciłem na Facebooka. Łosiu, to już jest fakt, słuchajcie. No Slay, kurwa mać. Ja to wrzucam do siebie na socjalku. Czekajcie, to najnowsze wieści z turnieju Mortal Kombat. XD. Nie mogę, bo mam inny ekran przechwycony. Teraz powiedzcie, o, super. Czy jesteście przygotowani na taktykę finałową? Bo w sumie tutaj będzie BO3, tak? Czy i BO5, czy oba są BO5? Dobra, panowie. Moment. Kto przeszedł? Będzie trzeba większą ilością postaci zagrać w takim wypadku. Tak, to o czym mówisz, to jest bez of 5. Jeżeli niedoradek wygra ze Slayproxem o finał, a ja załatwiłem niedoradka 2-0, znaczy jestem lepszy, to znaczy wygram wtedy? Tak. Ale Łosiu zapisał tak ze Slayproxem, więc tak. Powinien walczyć. Po prostu rozgrzałeś mnie, wiesz? Nie tylko w grze. Ja cię roz... No jak Coldrex. Słuchajcie, bo nie wiem, czy mecz o trzecie miejsce jest BO3, a finał BO5, czy oba są to BO5? To jest decyzja do podjęcia w tym momencie, jak chcemy. Dobra, ja uciekam, bo przegrałem. Cześć Juhi. To trzymaj się Juhi. No to ja też się zwijam, pa, pa. Także gratuluję. I okay. Dziękujemy, pa, pa, pa. Dobre mecze były, naprawdę. No. To ja zwyczaj zwijam, moi drodzy, złote dzięki za giereczki. Cześć. Pa. User disconnected from your channel. No to co? BO3? BO5? Ja BO3 chyba nie. BO5. No nie wiem, jak chcecie. Znaczy inaczej, finał na pewno BO5, a mecz o trzecie jak chcecie. O trzecie może być BO3. No, ta, no to dobra, zakupu, BO3, BO3. Czyli rozumiem, że najpierw mecz o ciecie miejsce. Ciecie, tak no. Jest. Tak. Dobrze. Co Slay? A, to grabka by zrobił. Nic, muszę ogarnąć tak. Trzecią postać, bo nie umiem trzecią postacią grać. Dobra, już. Nie. Trzecią? Czyli HSik i... Stary, pięcioma! CTS-ik.
Nie no, BO5 to jest do trzech wygranych, tak? To jest z kim ja walczę? O, z CS8, tak? Aha. Wow, okej. Okay. No ale to łącznie może, no, tak, może, może być. Nie, no tak, tak, może być. Czemu ja wpisałem CTSG3? No jak Adrian gra na klawie na playaczku, na Aramil, no to czy cię kuźwa? Nie, nie gram na klawie. Trzy wystarczą. Słuchajcie, tak czy siak, drugie miejsce, myślę, że to i tak jest dobre. Jakie drugie? Nie, powiem ci tak, zagrałeś ze mną raz, już masz doświadczenie. Moim zdaniem, ja gram bardzo cheap. To jest stary, to jest najtańsza droga wygrywania. Także znając już mój styl gry, jesteś w stanie wygrać na luzie. Cześć, Juhi, dzięki. Tak, wystarczy, że przerwiesz mu kombo, w którym nie możesz się ruszyć. Ale na czacie HP piszą tak, szkoda, że nie ma Flamiego. Pojedynek ucznia z mistrzem by był. Uuu, faktycznie. A no to tak, to oczywiście. To świetny plan. Żeby wygrać ze Slayproxem, wystarczy nie przegrywać, lol. No, just win. No ale to proszę. Się tyczy wszystkiego tak naprawdę, no. Kuźwa. No dobra. To co, najpierw mecz o trzecie miejsce, czy najpierw tak, finał? Tak, o trzecie miejsce. To zapraszasz nas? Już masz chyba, że już zaprosiłem. A. O, sorry, ja nie mam powiadomień. Czyli gramy do dwóch wygranych, rozumiem, tak? BO3. Nie, BO5 miało być. Finał będzie BO5, to zrobimy BO3. A, coś Daniel tam pisze na... BO3. To niech sobie pisze. Dobra, BO3. A. Niech sobie pisze. A Jay, czy ten... No to chcemy słuchać Daniela, czy nie? Jakby przypominam, że nam srebra nie dał. No może być BO3, no bo w sumie jak będzie remis, to gramy trzecią jeszcze, więc tak już będzie długie. Nie, no wiecie, problem jest w tym, że ja w te kilkanaście sekund między meczami się raczej ja dużo gry nie nauczę, nie? Więc to musi być taka, czyli gra, że zerowa wiedza tu i teraz, w danym momencie. Wait, bo ci się zrobiło coś, że ja walczę z tobą grabę. Nie. Góra, dół na mobie, na nubie, Boże. A to jest tylko teleport, czy to ma jakiś... No, ping jest okej. Okay. Dół, góra, okej. Okay. To jest jakiś damage'ujący, czy to jest po prostu teleport? No. Okej. Okay. Dobła, jestem. Dobra. No to powodzenia, panowie. A to dziękujemy. Dobra, też wezmę... Jakieś zmiany w postaciach pan HS? Nie, żadnych. Ja nie umiem grać niczym innym, tym też nie umiem, ale trochę mniej. Adrian! No? Weź mi szybko napisz, jak tego kombosa zrobić na skorpionie. Na skorpionie? Ale którego? Tego, że mnie zabiłeś do zera prawie. Znaczy, nie, to... Zaczął mówić, znaczy nie i się wyciszył. I przerwało go i się wyciszył. A, Scorpion Combo Mortal Kombat 11 i to jest kanał Mad Dog Games. Taki 40-minutowy poradnik. No, ale no, to ma podzielone, masz main combo, naucz się main combo, jego dzięki. Nie! Ja! Zwracam to! Chyba mnie aż pogięło. Noż, kurczę. Wystarczyło nacisnąć R2, prawda? Wystarczyło, yep. Ale słuchaj, teraz ty mi zrobisz. Nie, mi to nie wchodzi po prostu, ja nawet na to nie liczę. Told ya. Znaczy no... Ach. Oh yes! Nice. Kur... Co ty robisz? Co? Co?
Dubła. No to co zara, nie? Jesus. No, szmendo wredna! Tu zawału dostanę. Dobrze, Jesus! Serducho w gardle. Chdzia! Pakajo! Fuck. O wow, po 10 latach streamowania w końcu ktoś mi brawo napisał. I to chyba tylko dlatego, że mogą PS Plusa wygrać. Potwierdź jeszcze? Dobra. No brawo. A mój własny czat trzyma za ciebie kciuki, to jest okropne. O! Czat. Bo twoi zawsze za wredniejszego trzymają. Ja nie wiem, dlaczego ja mam lepsze relacje z czatami innych streamerów niż moim własnym samochodem. Dobra. Jak to pojebane, ja nic nie mogę zrobić. No jest, te góra dół moje do teleportowania to jest jakieś chore przecież. Że to jest coś takiego. O, znowu sobie zmieniłem ekran, brawo ja. Czemu ty miałeś dwa razy? Nie wiem, żebyś pytał w sumie. Zajebiście, no super, super ekstra, super. No cóż. No cóż. Idę zmienić koszulkę.
Mistrz dwóch ciosów. HS. Imię zobowiązuje Kamil, tak jak i inny Kamil. Kamile to mają, chociaż Juchi się wyłamuje. Ale totalnie, totalnie rozbroiłeś, kurde, tym jednym ciosem. A ja się go nauczyłem dopiero teraz w ostatniej rundzie, bo mi cały czas Drognan spamował na czacie, a ja to ignorowałem. Postanowiłem spróbować. No, ale jesteście eksperci. To koniec rozumiem, tak? Bo 2-0. No tak rozumiem. A, no to dobra. Chyba, że chcemy honorówę zagrać. Nie, nie, nie. Nie. Wystarczy. O, nie. Na tyciku, no. Dobra, to idziemy mistrzów oglądać teraz. Kurde, widzisz, Radzie, ty też szybko jeszcze zrzuć okiem na czatowych ekspertów, może też powiedzę jakieś ciosy. No właśnie, mało ich jest tutaj. Ej, a czy... Nie, a to jest rozwinięcie tego skrótu. Co tak ciągle spamujesz guzik? Ciągle sam guzik. Pięknie, no. Grabka, czy ty nas możesz zaprosić do Spectator również? Mniej HS-a, żebyśmy sobie obejrzeli? Chyba tak. Wydaje mi się, że jak wszyscy wbiją tej gierki, mówią, to tak. Dobła. Dobra, tam zapro. Ja obejrzę na streamie, bo już zdążyłem z konsolę. Dobła, dobła. Ten już konsolę sprzedał, bilety, i to bago kupił, już się spakował, kurde. Wszystko już zrobił. Dobranoc. Dwie sekundy. Dobra, czyli zapraszam CTSG, HSA nie, tak? Niedaradka nie. I Slaya. Ja już tak jest. Tata. Dobra. No, to lecimy. Mikrofon. Dobra, czyli, to oglądamy wielki finał zaraz. No, włączam dopiero, nie zdążę. Dobra, jeszcze ja szukam tutaj. Niedaradek. Zniszczę zanim w ogóle odpalę Twitcha, moment. Daj mi chwilę. A dobra, was muszę wyszukać. Dobra, bo ja muszę wyszukać. No tak, że nie będzie, ty wiesz, może wiesz, jakieś G3-0. No, czy jeszcze podsumowując, będę miał dla was jeden kodzik do PlayStation Plus do rozdania. Jeszcze się upewnię, że jeden kodzik do PlayStation Plus. Ja muszę zrobić siku. Dobra. Dobra, idealnie. Slayproxik z kapuszką. Jap, jap. Aha, jeszcze HS-a, tak? Jeszcze że co? Jeszcze HS-a chyba, bo chciałem zrobić. Nie, ja przez Twitcha sobie rzucę. A, no dobra. No to zaproszenie i tak masz. Dobra, dołączamy. Ładnie, ładnie. Kurde, no ale ten jeden cios pieprzony tym noobem, ja nie mogę. Ajajaj. No ten teleport jest porąbany przecież. Ja wcześniej jak noobem grałem, to brałem to, co z niego wyskakuje klon, tak leci przez całą mapę. To też jest mega skuteczne, ale teleport to jest przegięcie pały. Ale HS się nie martw, kurde. Można wygrać, a można mieć honor, nie? Dobra, to my musimy ten, musimy chyba tylko start tutaj wcisnąć i rozpoczniemy AFK. Ten teleport wystarczy zablokować i jest punish. No, to zawsze jest łatwiej, wiesz, mówić to, kiedy siedzisz sobie z boku. Dobra, jestem. Dobra. Teraz musisz start nacisnąć i tam potwierdzić, że na AFK wchodzisz. Start mówisz? W sensie opcja? Rozpocząć AFK, dobra, mam to. Dobra, to ja już wchodzę. Dobra. Dziękuję bardzo. Okrzyki bojowe. Ziobro! Dobra. Żeby się chciał zapytać, jak leci, Radzio? Jak leci? No poleciało szybko dosyć. Nie zobaczymy, czyli teraz też tak poleci. No! Znaczy, kurde. Zastanawiam się nad zmianą taktyki. Aha. No, zobaczymy. CTSG zadziałało, zobaczymy. U CTSG zadziałało, ten jeden cios odkryty. Ej, no już tak nie mówcie, trochę innych też uderzałem. Nie wiem, zobaczymy. A wy mnie nie słyszycie. A bo wy mnie nie słyszycie, tak plujecie, jak innych też używałem. Tak właśnie o tym myślę. Ale w innym meczu, wiesz. Mikrofon muted. O tym właśnie. Masz save? Zaproszę jeszcze ci wysłać. A, dołączam już. Dobra. A, wy zresetowaliście te save'a, działa normalnie, czy dalej macie takie jakby... Nie wiem, nie resetowałem. A działa on normalnie? Nie. Jeszcze rzućmy okiem. Tak, no ścina troszeczkę TeamSpeak'a, także niestety. No dobrze, to powodzenia panowie w takim razie. Dzięki. A, no i best of 5 gramy, nie? Czyli do 3 wygramy.
No to wystawię na później, ewidentnie. Czatki, czy wy znacie jakąś dobrą stronkę? A w ogóle zaczyna się finał. Czy wy znacie jakąś dobrą stronkę do giveawayów dla subów? Bo tu jest trochę opcji, ale nie wiem, które są sprawdzone. Run competitions and contest on Twitch. Run a giveaway. Slay wcześniej nie grał chyba z Sub-Zero, nie? Kurde, powiem wam, bardzo wyrównany na razie. A może to jest kwestia po prostu napięcia? Nie wiem, zobaczę ze strony stream elementów webowej. Tam się będzie łatwiej ogarnąć. Ja nie wiem, czy pan Mechabuczy z czegoś nie robił, ale kurde, teraz, żeby do tego się dokopać. Nie restream, stream elements. Kisi tego Fatal Blowa. Nice. Pierwsza dla Adrianka. Giveaways, dobra, mam coś. Dobra, nic się nie wyświetla. Czy Adrianek już wygrał całą pierwszą? Chyba tak. Prawie się tam ugryzłem, prawie. Tam, kuźwa, nie, już chyba na, zrobiłem. Gdyby ktoś ten muszę dodać do sceny. Na klatę wleciał. Tru. Jak to teraz dodać? Zrobiłem tak, że każdy może dołączyć, ale suby mają podwójne szczęście w losowaniu, więc nie wiem, spróbujcie z tego linka, bo ja kurde, nie wiem, czy to nie powinno przypadkiem działać. Bo ja to będę mógł zakończyć, close giveaway. Mam 0 na razie kupionych tiketów. A co, nie ma ustawionych, że w ogóle można jakiś kupić? Już patrzę. A nie, są. Widzę, że Lividus wziął ticket i Puffmage wziął ticket, więc da się. Dobra, dodają się tikety, więc korzystajcie z tego. A jak zakończymy, to dam wam znać, kto tam wygrał. I tak jak mówię, subskrybenci mają dwukrotną szansę zwycięstwa. Tikety są po 0. Można kupić maksymalnie 1. Nie, można maksymalnie 1 kupić, tak ustawiłem.
Tak, tak, jeśli chcecie, to musicie wpisać jeden. No dobra, jest 9 wpisów, więc zakładam, że to wam działa. Co tu się dzieje? Radek wygrał jedną. Pierwszą w drugiej turze. No i tym noobem widzę, że idzie mu nie najgorzej. Czy korzysta rozsądnie z teleportowania? Czy to jest runda honorowa? Jeszcze raz wkleję linka dla tych, którzy by chcieli. Można wygrać PlayStation Plus, tylko słuchajcie, niestety nie wiem na ile miesięcy. I niestety dziś już się nie dowiemy, bo już jest późno, nie wyciągniemy tej informacji. Jutro najwcześniej rano będę wiedział. A może to być wszystko od miesiąca do 12 miesięcy. No, Radosław się broni. Czy będzie skakał? Czy on w ogóle wie, jak się teleportuje? To jest pytanie. Ajajajajaj. Remisik. Jak wygram, to nieustawione. Dobra. Zwykle są 3 miesiące. Nie, to akurat może być kod naprawdę dowolny. To może być na miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, jaki to będzie. Także będziecie mieli niespodziankę, jeśli wygracie. No, tu Radosława zgniódł do zera. Chyba, że się odbije jeszcze. A jak dostarczysz? Nie no, się będę komunikował z wami jakoś. Jeśli to jest ktoś z regularów z Discorda, to pewnie na Discordzie. A jeśli ktoś, to, kto rzadko zagląda, to pewnie będę wysyłał PM-a na Twitchu, tak żebyście już wiedzieli. I nie wiem, czy już te kody są u nas, czy są jeszcze u pana Cenegi, więc albo będzie wysłany zaraz po dzisiejszym streamie, albo będzie wysyłany jutro rano po prostu, jak przyjdzie w mailu, nie? Slay pewnie już usiadł porządnie na krześle. No jest na razie 2-0 dla Slaya. Grają do 3 zwycięstw. To znaczy, jeśli Slay teraz wygra trzeci mecz, to wątpię, żeby grali czwartą i piątą bitwę. Ale nie... nie wyrokujmy jeszcze. W sumie mogliśmy sobie odpalić komentarz graby, jego całkiem fajnie się słuchało, ale już teraz spoko. Dobra, ze mnie też trochę emocje opadają, ale było ciężko przez chwilę, nie? Było ciężko. Jak Cassie grałem, to ten dronik też całkiem fajnie pomagał. On dużo damage'a nie robi, ale jest łatwy we wrzuceniu. Okej, dobra. Zmuliło na chwilkę. Jestem pod wrażeniem, bo Radosław jak gdyby jest tu bardzo kontaktowy w tej walce. Ja myślałem, że tu dowolna walka jak gdyby ze Slayem będzie taka z góry skazana na przegraną.
A zobaczcie, o zobaczcie, o zobaczcie. Jak Radek chce, to pociągnie jeszcze. O, Slay zmisował swojego Fatal Blow'a. Więc tu się jeszcze może dużo ciekawych rzeczy wydarzyć. To może być runda dla Radka. Slay miał dwa razy. Jak to działa? Czy jest ktoś w stanie mi wyjaśnić, jak działa Fatal Blow w takim razie? Nie myślałem, że może być więcej niż jeden na rundę. A, faktycznie. Powinien być zakaz kategoryczny zamieniania się miejscami na mapie, bo ja potem nie ogarniam. Ja na komentatora, o, byłoby super. Ale mecze piłki nożnej oglądam dokładnie w ten sam sposób, nie? Więc to nie ma się co dziwić. Teczkana mówisz? Oglądasz mecze piłki nożnej, chory człowiek. Bardzo rzadko. Któreś tam mistrzostwa ze 2-3 lata temu... W którym to było roku? To sobie nawet pooglądałem. Tak dla jaj trochę, bo po prostu całe środowisko chciało oglądać. Ale tak to z własnej woli to nie zdarza mi się. Kategoryczny zakaz zmiany stron, ciekawie jak wyglądałby wtedy teleport nuba. No teleportowałby się na głowę i wracał na swoje miejsce, no prosta sprawa. No cóż, i mamy trzecie zwycięstwo na rzecz Slaya. Mamy trzecie zwycięstwo na rzecz Slaya. GG, niestety nie potrafiłem kontrować tego. No GG, ale muszę przyznać, że było bardzo kontaktowo, pan Radosław. Była. A no, więc z potworem. Brawo, moi drodzy. Piękny mecz. Ale jakby to ciekawie wyglądało, jakbyś pokonał tego Skorpiona. Ja jestem ciekaw, czym byś grał wtedy Slayprops tak naprawdę? No ja bym sobie kliknął random wtedy. Ależ to było ciekawe, moi drodzy. No brawa, przeogromne brawa, niekwestionowany mistrz tak naprawdę, Slayprox, ale zremisował z Łosiem. Zremisował z Łosiem, tak. To trzeba zaznaczyć. No tutaj Radzie, tak piękna jest walka. Kurde, ty wygrywałeś te pierwsze rundy, a potem coś nie szło. Wiesz co, no bo powiem ci, że jak już w drugiej walce, jak zobaczyłem, jak było 1-1 w rundach i jak już czułem, że Slay po prostu dostał takiego kurwa, że trzeba go troszeczkę do ściany przejść, bo będzie słabo. No i nie potrafimy skontrolować tego w ogóle. Jedną rzecz powiedzieć, że zremisowałem ze Slayem. Tak jak musiałem to powiedzieć. No więc jesteś jak zekwo właściwie na pierwszym, to prawda. Ale no to właśnie... teraz musicie jedna prosta sprawę. Adrian, jutro albo kiedyś tam, kiedy będziesz miał czas i ochotę, BO5 z Seto albo BO7. A, Seto? Ja chcę to zobaczyć. No, tak, żebyś chociaż te cierpienie poczuł. Ale to właśnie było też, kurczę, widać, mówiłem o tym, że wychodzi to, że na przykład Slayprox bardzo dobrze zna ciosy Skorpiona, bo kiedy wy mieliście okazję do paniszowania, no to robiliście na przykład jeden cios, nie? A Slayprox, kiedy mógł zrobić panisza, to robił od razu całe combo, nie? No bo no tak, nie wiedział jak, więc to jest kurde. Tak. To była ta przewaga niestety. To jest mocno, no ja mocno. Totalnie nie wiedziałem jak kontrolować jego i no i dupa, no. Kurde, ale tak cicho liczyłem, że ten Skorpion polegnie, bo wtedy to dopiero by było ciekawe widowisko, tak na dobrą sprawę. Wtedy myślę, żebyście już rzeczywiście walczyli na równych zasadach. Nie, no powiem ci tak, wtedy to byłby random. Ja nie wiem, ja bym sobie wziął postać, bym się uczył w trakcie gry, bo byłoby ciekawe. Pięknie. No bo trzeba tak cały czas grać. No ale jednak skaza pozostała, no Łosiu tutaj zremisował ze Slayproxem, także cały czas kurwa drugi.
Ale moi drodzy, streamerzy, którzy wygrali, będą mieli nagrody dla swoich widzów. Także pierwsze miejsce, czyli Slayprog, dla ciebie będzie gra Mortal Kombat 11 na PS4 plus kod na PS Plusa. Znaczy dla ciebie oczywiście, dla twoich widzów, czy komu tam będziesz chciał to rozdać. Ale wsparcie było przeogromne, także myślę, że to fajna nagroda. Drugie miejsce i trzecie miejsce to kod na PlayStation Plus dla swoich widzów. Także panowie, dla was to również ta nagroda. Proszę bardzo. Widzicie czat i zobaczcie, wygrałem dla was coś. Nie jest versus Seto. Ale CTSG, naprawdę, imię Kamil zobowiązuje, CTSG już też zaczął naprawdę grać jak Seto. Także... Ja trochę się obawiałem po ostatniej walce z Seto, że wszyscy już dzisiaj będą tak grać. Się po prostu nastawiłem na najgorsze i kontrowałem tym samym. Ale wbrew pozorom powiem wam, że jak ktoś na przykład siedzi cały czas i tylko kopie, bo z tego słyszałem, to jest stream Seto, to nie jest aż tak złe, żeby to skontrować. Się, tak, jak, jeżeli wiesz jak to skontrolować, to spoko, nie? Ale jeżeli siadamy pierwszy jakby do gierki i robimy turniej i ktoś kuca i ci kopie i nie wiesz jak to skontrolować. No, to nawet jest znajomość, wiecie, tego, że aha, jak ktoś robi dolny cios, no to R2 i dół, nie? I wtedy już wiecie, jak ktoś skacze, no to na przykład do dołu i trójkąt. I to już by mogło dużo pomóc, nie? Na przykład. No ale kurde, tam ci tego Liu Kanga, tam ci już trochę blokowałem, co? Tym latałkiem szybkim. No kurczę, prosty, że tak. No z Liu Kangiem to był problem. Nie, z Liu Kangiem dobrze, to jest taki problem, że kucniesz i trzymasz gardę. Nie wiem w jaką gierkę w takim razie. Co zrobić. Z tego wszystkiego, co jest dostępne. No. Wy tam tak, chyba w Tekena najwięcej gracie, nie? Bo nie mam mowy. No i właśnie, bardzo dobrze. Dobra, czatki. To co? Dziękuję wam bardzo za walkę. Naprawdę było super. Także jeszcze raz oklaski oczywiście dla wszystkich, bo świetnie walczyliście. Klap, klap, klap. No ale tylko Łosiu zremisował ze Slayproxem. To wiadomo. Ale Radek był naprawdę blisko, jestem z ciebie dumny. Pięknie było. Może było za 0, ale nie do końca. No nie było tak do końca, nie? No. Było za 0,7. No dobrze, to ja się wyciszam na razie. Dziękuję wam bardzo, panowie. Dziękuję bardzo. Gratulacji wszystkim. No, dzięki wielkie. Oczywiście największe. Dzięki bardzo, fajnie było. Słuchajcie, było. Cześć. Elo, elo. Elo, elo, do wesołego powtórzenia. Pa. Oj, widzę. Dobra, ja w sumie stąd już wychodzę. Mogę sobie jeszcze chwilkę z wami pogadać. Możemy oczywiście zamknąć naszego giveawaya, moi drodzy, który... Jest 16 osób, trwa 15 minut. Ja jeszcze raz wkleję na szybko. Oj, nie to. To tego nie wklejamy. To już jest nagroda. Od razu mówię, że mam już nagrodę. Jeszcze raz wam wklejam link, a gdyby ktoś na szybko chciał wziąć udział w giveawayu, do wygrania jest kod PlayStation Plus. Nie wiem jeszcze niestety na ile miesięcy, ale już za moment, jeśli wygracie, sami będziecie mogli to sprawdzić, bo kod już mam. A mógł wkleić, no. To by był przypiks niestety, straszny. Nagroda na czaty i igrzyska, czas zacząć, tak? Już pewnie niektórzy ready. Znając moje gapiostwo, mogłem włączyć wam jakiś ekran, którego nie powinniście widzieć, albo po prostu wkleić link na czat. Dobra, zobacz, czy cokolwiek tam dochodzi. Jak ktoś chce się jeszcze na szybko załapać na giveawaya, to musi wprowadzić liczbę jednego ticketu, bo to jest górny limit, który ustaliłem. I jeśli jesteście subem, to macie dwukrotną szansę wygranej, jeśli nie, to zwykłą pojedynczą. Czekam 10 sekund i zamykam w razie czego. Widzę, że nie ma więcej chętnych. Zamykamy giveawaya i jak się robi zwycięzcę? Ej, nie wiem. A, jest. Dobra, mam tutaj. To czekajcie, może wam to pokażę po prostu. Czy wy to będziecie widzieć? To jest pytanie. Żeby nie było potem, że ja oszukuję albo coś. O, jest. To jeszcze sobie ekran zmienię, żebym sam widział. Mamy coś takiego i uwaga, uwaga, klikam wybór zwycięzcy. No i pan Drognan! Pan Drognan zgarnia PS Plusa na nie wiadomo ile, zaraz ci wyślę na Discordzie. Nie wiedziałem, że ostatnie 10 sekund. Jak widzisz pan Saber. Było ogarniać. Ustawione. Oczywiście, że tak. To co, Drognan, to teraz mnie przyciągasz przez tego, przez dungeona w Destiny. Tak jak się dogadywaliśmy. Robisz mi solo profesji na moim koncie. Dobra, słuchajcie. No to tak to wygląda. Jeszcze na chwilkę zobaczymy sobie tabelę. Fajne były te walki. Mi się to podobało. Ja się naprawdę fajnie bawiłem.
I to jest naprawdę dziwne, bo ja nie lubię bijatyk tak na co dzień, nie lubię w ten gatunek gier za bardzo grać, ale jak mam taką zorganizowaną ekipę, jest jakaś fajna forma turnieju i to wszystko ma jakiś sens i cel, no to to nabiera zupełnie innych rumieńców dla mnie, także byłoby bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj jest wtorek. Jutro w razie czego będę streamował na kanale NVIDII w godzinach wieczornych i będę streamował Destiny 2. Dzisiaj wyszły nowe aktywności związane z sezonem, więc ja sobie zaraz powoli zacznę to wszystko nadrabiać, a będziemy kontynuować to właśnie na jutrzejszym streamku wieczornym, także bardzo serdecznie zapraszam. W czwartek chyba mam luz, więc może się odpalę z czymś po prostu u siebie. W piątek prawdopodobnie też mam luz, a miałem mieć Borderlandsy, ale to chyba zostanie przełożone na środę. Jeszcze będę wam dawał znać. Muszę sam się poogarniać, bo się wszystko dzisiaj w tabeli czasowej poprzesuwało. Dobra, ja uciekam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa, pa.